Gdy Anne Marie Fejchi, nazywana zdrobniale przez swoje rodzeństwo Ani, zniknęła ze swojego mieszkania w mieście Wilmington, jej starsze rodzeństwo podejrzewało, że Annie musiało przytrafić się coś złego. Wszyscy byli blisko, zawsze trzymali się razem i wydawało im się, że nie mają przed sobą tajemnic. Ale szukając wskazówek w jej mieszkaniu, Czegoś, co mogłoby rzucić trochę światła na to, co stało się z Anne-Marie, natrafili na pewne listy i na jej pamiętnik, które pokazały, że 30-letnia Anne-Marie skrywała kilka sekretów, o których im nie powiedziała. Dzisiejsza sprawa, dzisiejsza historia dotyczy jej zaginięcia i morderstwa. I natrafiłam na nią słuchając amerykańskich podcastów po czym usłyszałam o książce autorstwa Anne Rule na ten temat. Swoją drogą, jeżeli kogoś ta sprawa zainteresuje i chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej, to myślę, że mogę Wam szczerze tę książkę polecić. Szczerze, nie jestem pewna, czy wyszła w języku polskim. Angielski tytuł to And Never Let Her Go. Zostawiam oczywiście gdzieś w źródłach na dole wszystkie szczegóły. Ale tak, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej, coś więcej na ten temat doczytać, to zdecydowanie polecam tę książkę. Ma prawie 700 stron i jest niezwykle szczegółowe. Także wysłuchałam kilku podcastów, obejrzałam kilka dokumentów, przeczytałam tę książkę i owocem tego wszystkiego jest dzisiejszy podcast. A zatem witam Was ponownie w aneksie. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu. I zapraszam na dzisiejszą historię. Anne-Marie zniknęła pod koniec czerwca 1996 roku. Ze swojego mieszkania przy ulicy Washington pod numerem 1718 w mieście Wilmington w stanie Delaware. To jest na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Trzydziestoletnia wtedy Anne-Marie Fahey była najmłodszym, szóstym dzieckiem w rodzinie irlandzkiego pochodzenia. Mimo, że gdy zaginęła miała 30 lat, czasem czytając o niej, można odnieść wrażenie, że była młodsza. Jest tak chyba dlatego, że jej starsze rodzeństwo zawsze poczuwało się w obowiązku trochę się nią opiekować, zwłaszcza, że praktycznie wychowali ją, po tym, gdy w młodym wieku stracili matkę, a później ojca, wychowani w niestabilnej sytuacji finansowej, z ojcem cierpiącym na chorobę alkoholową, zawsze trzymali się razem i pilnowali nawzajem. Byli pewni, że ich Ani nigdy nie wyjechałaby od tak, nic nikomu o tym nie mówiąc. 29 czerwca 1996 roku Anna Marie miała przyjechać ze swoim chłopakiem, majkiem, do domu swojego brata i jego żony na mówiony wcześniej obiad. Jednak nie pojawiła się, nie było jej w domu i nie odbierała też telefonów ani od Majka, który miał ją tamtego dnia odebrać, ani od nikogo innego. Szybkie telefony do jej najbliższych przyjaciółek i koleżanek z pracy nie pomogły rozwiązać tajemnicy. Nikt nie wiedział o żadnych planach, że miała wyjechać na weekend na przykład, a jej samochód wciąż stał zaparkowany przed domem. 29 czerwca to była sobota. Odkryto, że upłynęły już jakieś dwa dni od czasu, gdy ktokolwiek miał kontakt z Ann Marie. Wieczorem tego dnia, więc jej siostra i jej chłopak zdołali dostać klucz do jej mieszkania od właścicielki budynku Teresy Oliver, dzięki czemu weszli do środka. Ani mieszkała na trzecim piętrze sporego domu, który został podzielony na mniejsze mieszkania na wynajem. W środku światło i wszystkie sprzęty były wyłączone. Poza klimatyzatorem, który hulał w najlepszych, od jakiegoś czasu, bo w mieszkaniu było niezwykle zimno, znaleźli tam prawie wszystkie jej rzeczy: jej torebkę, w środku pieniądze i dokumenty. Jedynym, czego zdawało się brakować, były klucze do mieszkania. Drzwi znaleziono zamknięte od zewnątrz. Tak, jakby Ann Marie wyszła z domu. Zamykając za sobą drzwi i zabierając klucze, i nigdy nie wróciła. W lodówce znaleźli papierową torbę z resztkami jedzenia z restauracji o nazwie Panorama, która znajdowała się w Filadelfii. Filadelfia znajduje się tylko jakieś mniej więcej 50 km od Wilmington i była miastem, do którego mieszkańcy ze znacznie mniejszego Wilmington często jeździli. Była to dosyć droga i elegancka restauracja. Jednak ani Mike, ani nic z rodzeństwa i znajomych Ann-Marie nie był z nią ostatnio w tej restauracji. Jedzenie, jak zauważyli, zdążyło już wyschnąć, lecz nie było jeszcze zepsute. Musiało więc leżeć tam maksymalnie za dwa lub trzy dni. Na stole w kuchni leżały torby z niedospakowanym jedzeniem. Tak jakby ktoś zrobił zakupy w supermarkecie. Przyniósł je do domu, ale nigdy miał okazji odłożyć do lodówki. Warzywa i owoce musiały już leżeć tam jakiś czas, ponieważ pomimo, że włączony był klimatyzator, który zapewniał chłód, zaczęły się już psuć. Zepsuły się też resztki jedzenia w koszu na śmieci, przez co w mieszkaniu unosił się nieprzyjemny zapach. W sypialni zauważyli trochę rozrzuconych ubrań i kilka par butów. Ale nie tak, jakby ktoś się tam, nie wiem, włamał i czegoś szukał. Raczej jakby Ani może przebierała się w pośpiechu, może nie mogąc zdecydować, co ubrać, lub szukając czegoś, wyciągnęła kilka ubrań i kilka podbutów, które teraz leżały na podłodze. Przewieszona przez krzesło była też ładna, długa sukienka w kwiaty, którą Ann Marie zakładała, gdy szła w jakieś bardziej eleganckie miejsce i chciała elegancko wyglądać. Ale ten bałagan, ten w zasadzie nieduży bałagan, był dla jej bliskich niepokojący. Anna Marie słynęła ze swojej pedantyczności i zamiłowania do utrzymywania wszystkiego w idealnym porządku. Zostawianie rozrzuconych ciuchów, jeżeli była w wielkim pośpiechu, może, chociaż pewnie od razu rzuciłaby się, aby je odłożyć na swoje miejsce po przyjściu do domu. Ale pozwalanie jedzeniu zepsuć się w kuchni? Na pewno nie. W sypialni jej siostra Kathleen. Zauważyła też nowo kupione, elegancki, damski garnitur, zapakowany jeszcze w pudełko z jednego z droższych sklepów w mieście. Rozpoznała go od razu, bo parę dni wcześniej ona i Anne-Marie były na zakupach i jej młodszej siostrze bardzo ten garnitur się spodobał. Byłby idealnym strojem do pracy, jak powiedziała. Anne-Marie była wtedy sekretarką gubernatora stanu Delaware, Thomasa Carpera. Jednak wcale nie zatabiała kokosów, i jej siostra wręcz ją skrzyczała za pomysł, by kupić sobie taki drogi strój, który kosztował aż 300 dolarów. To nierozsądne, powiedziała jej. Ani poszła za jej radą i nie kupiła go wtedy. Jednak widać było, że nie była zachwycona z reakcji siostry. Musiała więc później wrócić beze mnie i jednak go kupić, pomyślała Kathleen, lekko zdziwiona. Ale nie to było największym zaskoczeniem. Bo wśród jej rzeczy znaleźli też listy miłosne od pewnego mężczyzny, Tomasa. I nie były to listy od jej obecnego chłopaka, Majka Scanlana. Znaleźli też pamiętnik, który Anne Marie pisała nieregularnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W pamiętniku tym później znajdą odpowiedzi na wiele nutujących ich pytań. Bo Anne Marie, pisząc ten pamiętnik, Nieświadomie przyczyniła się do rozwiązania zagadki swojego zniknięcia. W nocy, z soboty na niedzielę, rodzina Anne Marie zgłosiła jej zagnięcie na policję. Wszystko, co odkryli, zaniepokoiło ich. Praktycznie wszyscy w Wilmington mniej lub bardziej wiedzieli, kim jest Thomas Capano. Autor znalezionych przez nich listów i bohater wielu wpisów w pamiętniku Anne Marie. Thomas Capano był bogatym prawnikiem z bardzo wpływowej w mieście rodziny. Kathleen poznała go kiedyś, bardzo dawno temu, gdy jako młoda dziewczyna pracowała w barze jako kelnerka. Wiedziała też, że Ann Marie miała z nim kontakt i znała go, między innymi poprzez swoją pracę jako sekretarka gubernatora. Wiedziała więc, że ich relacje były dosyć przyjacielskie. Ann Marie zwykle łatwo zawierała znajomości, i była lubiana. Ale z listów, które na szybko przeczytali, wynikało jednoznacznie, że ich relacja była znacznie bliższa i wyraźnie romantyczna, co zaszokowało ją i zaskoczyło. Sądziła, że jej młodsza siostra mówiła jej o wszystkim. A tutaj taka tajemnica w parze z tym nagłym zniknięciem, wszystko to mocno ją zaniepokoiło. Życie anne Marie i jej rodzeństwa nie było łatwe. Dlatego też w dorosłym życiu trzymali się razem. Gdy Anne-Marie miała 9 lat, jej matka, Kathleen, zmarła na raka płuc. Wtedy też życie rodziny, dosyć bezpiecznego, stabilnego, zamieniło się w roller coaster. Ich ojciec, Robert Fahey, po śmierci żony długo nie mógł się pozbierać. Zaczął też nadużywać alkoholu. Czasem nie potrafił zadbać o samego siebie. Nie mówiąc już o opiekowaniu się szóstką dorastających dzieci, w wychowaniu musiała więc pomagać przede wszystkim babcia dzieci, krewni i przyjaciele. Na co dzień jednak wychowaniem najmłodszej wtedy Anne -Marie, zajęło się przede wszystkim jej starsze rodzeństwo. Anne -Marie zawsze dobrze się uczyła, a w szkole była wesoła i towarzyska. Nigdy tam nikomu nie zwierzała się ze swoich problemów. Później wiele osób, które chodziło z nią do szkoły, powie, że nie miało nawet pojęcia, że w jej domu były jakieś problemy. A faktycznie, w domu bywało niewesoło. Czasem przychodziła do domu, aby odkryć, że nie ma prądu. Wyłączyli go, bo nikt nie zapłacił rachunków na czas. Czasem nie było też nic do jedzenia, jeżeli nikt z jej rodzeństwa nie miał czasu lub pieniędzy, aby zrobić zakupy i coś ugotować. Ich ojciec, gdy pił, stawał się nieznośny, kłócił się i obrażał wszystkich wokół. Z jakiegoś powodu uwziął się w szczególności na swoją młodszą córkę, którą po pijanemu często wyzywał. Powtarzał jej, z sobie tylko znanego powodu że jest brzydka i gruba mimo że Ann-Marie nie była ani gruba, ani brzydka było to coś, co starała się zbywać jako pijackie gadanie. Ale nie dało się odkryć, że mocno to w niej utkwiło i będzie miało wpływ na jej dorosłe życie. Gdy jednak dotarła i weszła w wiek nastoletni, zaczęła znajdować w sobie siłę, aby walczyć i się mu sprzeciwiać. Jej siostra Kathleen zapamiętała jedną sytuację, w której Ani rzuciła się na pijanego ojca, grożąc mu kijem do hokeja. W roku 1980, gdy Anna Maria ledwie skończyła 15 lat, ich rodzina straciła dom. Ich ojciec dawno przestał spłacać kredyt i rachunki i dom został przejęty przez bank. Większość jej starszego rodzeństwa zdążyła się już wyprowadzić, zacząć swoje własne życie, ale Anne Marie była na to wciąż za młoda. Jeden z jej braci wynajął małe mieszkanie na spółkę z ich ojcem, ale nie było wystarczająco dużo, aby mogła zamieszkać tam też Anne Marie, której z rodzeństwa mogłoby przyjąć ją do siebie ale nie dało się ukryć, że wszędzie było im ciasno, nie mówiąc już o tym, że nie mieli pieniędzy, aby utrzymać nastolatkę. Wtedy do rodziny wyciągnęła pomocną dłoń kobieta nazwiskiem Carol Creighton, która była znajomą rodziny i która wcześniej zatrudniała Ann Marie jako opiekunkę do dzieci. Teraz zaproponowała, aby Ann Marie zamieszkała z nimi. Dom Carol był na tyle duży, że Ann Marie mogła tam mieć swój pokój. Coś czego wcześniej nigdy nie miała. Karol i jej dzieci od razu zaczęli traktować nową domowniczkę jak jedną z nich, jak swoją, jakby zawsze należała do rodziny. Ale piętnastoletnia Ani miała wyrzuty sumienia. Mieszkała w domu i jadła, nie dając nic w zamian przynajmniej tak uważała. Była zbyt młoda, aby pracować. Starała się więc być jak najmniejszym obciążeniem dla Karol. Zawsze po sobie sprzątała aż do przesady. Rzadko w ogóle wychodziła ze swojego pokoju i chciała chyba sprawiać wrażenie, jakby w ogóle jej tam nie było. Czuła się źle, zasiadając każdego dnia z godziną do obiadu. Bała się, że będzie postrzegana jako chciwa czy żarłoczna. Jedła więc jak najmniej. Zdecydowanie mniej niż powinna była osoba w jej wieku. Nie interesowała się też szczególnie modą, makijażem czy spędzaniem czasu z osobami w swoim wieku. Zwyczajnie nie miała na to pieniędzy. Żadne dziecko nie powinno się czuć winne, czy w ogóle martwić się tym, co je i gdzie mieszka, i czy ma pieniądze na podstawowe potrzeby. Ale takie właśnie było życie nastoletniej Anne Marie. Później wyprowadziła się na jakiś czas do swojego brata i ich ojca. Skończyła liceum pracując wieczorami jako kelnerka. Miała jedno marzenie – pójść do koledżu. Wtedy też trochę pogodziła się ze swoim ojcem, który chyba chcąc naprawić wcześniej wyrządzone szkody, wziął sobie teraz za punkt honoru, aby wysłać anne Marie do koledżu. Zaczął wspierać ją w aplikowaniu do szkół wyższych. Wyszukiwał informacje i pomagał jej składać o wszelkie dostępne stypendia. Ostatecznie w roku 1984 anne Marie Fahey dostała się do koledżu Wesley w Dover. Była z siebie dumna. Pogodziła się więc trochę ze swoim ojcem i może z czasem odbudowaliby swoją relację, ale niestety w roku 86 Robert Fehi zmarł na atak serca. Jakiś czas później Ann Marie zaczęła chorować na depresję. Coraz ciężej było znaleźć jej motywację, aby chodzić na zajęcia na studiach. Na jakiś czas z nich zrezygnowała i zamieszkała ponownie ze swoim bratem. To wtedy też zaczęła po raz pierwszy chodzić na terapię. Ostatecznie jednak wróciła na studia i skończyła je. W międzyczasie nawet załapała się na stypendium w Hiszpanii. Uczyła się już wcześniej hiszpańskiego, a tam nabrała płynności. Ukończyła studia z politologii i wyjechała na jakiś czas do pobliskiego Waszyngtonu DC na staż. W roku 92 jednak wróciła do Wilmington. Gdzie otrzymała pracę przy kampanii Toma Carpera, który później został gubernatorem, a Ani została jego sekretarką. Na spółkę z grupą przyjaciółek wynajęła dom. W nowej pracy też poznała wielu nowych przyjaciół i przyjaciółek. Jej biuro zatrudniało sporo osób w jej wieku. Zaczęła kontynuować terapię i znalazła świetnego terapeutę Boba Conera. Ani może była młoda, Wykształcona, może dostała pracę, która mogła otworzyć jej drzwi do wspaniałej kariery, ale wciąż zmagała się z masą nieprzepracowanych problemów. Miała obsesję na punkcie sprzątania i porządkowania. Wszystko w jej mieszkaniu musiało zawsze być na swoim miejscu i jakikolwiek nieporządek i nieład doprowadzał ją do szału. Do tego stopnia, że nigdy nie mogła odpocząć. Zawsze było coś do posprzątania, ułożenia. Zawsze coś mogło być lepiej zrobione, ponieważ w jej życiu było wiele rzeczy, których nie mogła kontrolować. Chciała przynajmniej kontrolować swoje otoczenie, swoje mieszkanie. W niektórych przypadkach za tym idzie kolejny problem, i tak było też w przypadku Anne-Marie. Która w którymś momencie swojego życia, nie wiadomo kiedy dokładnie, zaczęła mieć zaburzenia odżywiania. Zawsze wydawało jej się, że jest za gruba, mimo że jej waga zawsze była w normie. Stale kontrolowała to, co je i nie pozwalała sobie jeść zbyt dużo. Zupełnie tak jak w domu Karol, gdy miała 15 lat. Były okresy, kiedy jej waga mocno leciała w dół. I Ann Marie zdawała sobie sprawę, że ma problem. Dlatego też cieszyła się, że jej ubezpieczenie medyczne z pracy pokrywa większą część kosztów jej terapii. Po około pół roku sesji z Bobem Connerem to robić postępy. Niedługo później Ann Marie Fejhi poznała Tomasa Capano. Było to dokładnie 26 kwietnia 1993 roku, bo wtedy też razem z przyjaciółką z pracy, Jill, poszło na takie otwarte przyjęcie, które miało być jednocześnie zbiórką funduszy dla Demokratycznego Klubu Kobiet. Przyjęcie to przyciągnęło... Wielu lokalnych polityków i wpływowych osób. Na początku to żona Tomasa, Key Capano, miała być na tym przyjęciu, ale ostatecznie plany im się pozmieniały i w ostatniej chwili to on ją zastąpił. Anne marie i Jill miały nadzieję poznać może właśnie trochę lokalnych polityków i polityczek, zacząć tworzyć znajomości, kontakty, jakże ważne, jeżeli chciały wiązać swoją przyszłość jakoś z polityką. Był to ten jeden rodzaj przyjęcia chyba, gdzie wszyscy stoją w sali z bufetem, z drinkami w rękach i w małych grupkach rozmawiają sobie, po czym wymieniają się pomiędzy tymi grupkami, aby poznać i porozmawiać z jak największą liczbą osób. Tak też w końcu właśnie Anne-Marie i Jill poznały Toma Capano. Jill później powie, że był dla nich niezwykle miły i uprzejmy i długo z nimi rozmawiał. Poczuły się miło połektane, że tak ważna osoba w mieście poświęciła im tyle czasu. I traktowała, jakby były mu równe. W ciągu kolejnych miesięcy natykały się na niego jeszcze kilka razy. Ze względu na swoją pracę, Tom Capano zaglądał nieraz do biura Toma Carpera. Zawsze wtedy zatrzymywał się na chwilę, aby zamienić kilka uprzejmych słów z Jill lub z Anne-Marie. W lecie 93 roku Tom Capano zaprosił Anne-Marie na lunch. Jill o tym wiedziała i niewiele sobie wtedy z tego robiła. Anmarii zawsze była dosyć towarzyska. Poza tym, w ich zawodzie, umawianie się na lunch w przedwie w pracy z innymi ludźmi z ich branży, jak możemy ją nazwać, było sposobem na poznanie nowych ludzi, utrzymanie znajomości, które potem mogły okazać się przydatne. Wiadomo nie od dziś, że w polityce ważne są kontakty, więc dla Jill wtedy w tym nie było nic nadzwyczajnego. Ale była zaskoczona, gdy kilka miesięcy później, Ann Marie oświadczyła jej, że tym razem Tom kapano zaprosił ją na kolację. To brzmiało już zdecydowanie mniej niewinnie i mniej biznesowo. Zwłaszcza, że po wszystkim Ann Marie powiedziała jej, że kolacja była miła i że na koniec Tom ją pocałował. Jill nie wiedziała, co myśleć, i miała wrażenie, że Ann Marie też była trochę zdezorientowana. Tomas Copano był od nich starszy. Może nie tyle, aby być ich ojcem, ale miał 44 lata prawie, a one 27. Chociaż to nieróżnica wieku stanowiła problem. Tom Capano miał żonę i cztery córki. Niedługo później jedna ze współlokatorek Ann Marie wróciła wieczorem trochę wcześniej do domu i zaskoczona odkryła Ann Marie i Toma Capano siedzących razem na kanapie w salonie i pijących wino. Miało wrażenie, że niechcący przerwała im randkę. Ani była elegancko ubrana i patrzyła się na Toma z zaróżowionymi policzkami. Przyjaciółka później ją o to zapytała, ponieważ i ona wiedziała, kim jest Tom Capano i rozpoznała go od razu. Ale że jesteśmy tylko przyjaciółmi, uspokajała ją Ani. Tom później zaczął wpadać do ich mieszkania od czasu do czasu, z różnych powodów. Jackie i Brownwyn. Współlokatorki Ani z tamtego okresu powiedzą później, że nie przepadały za jego obecnością i nie mogły zrozumieć, dlaczego starszy, żonaty facet przyjaśni się ze znacznie młodszą od siebie kobietą i dlaczego jeszcze próbuje być miłe i jakby zaprzyjaśnić się również z nimi. Tom Capano był dla nich trochę dziwakiem. No i właśnie, teraz może kilka słów o nim. Tom Capano w od Ann marie Feichi. Pochodził z rodziny, w której niezapłacone rachunki, jedzenie czy opłacenie koleżu nigdy nie było problemem. Jego dziadkowie przybyli do USA z Włoch. Jego dziadek założył małą firmę budowlaną w Wilmington. Na początku był to tylko on i kilku jego kolegów stawiających mury, na początku ubiegłego stulecia. Ale z biegiem lat firma tak się rozrosła że teraz spora część domów i budynków w Wilmington została zbudowana właśnie przez rodzinę Capano. Zaczęli też kupować ziemię i budować na nich osiedla mieszkalne, często z mieszkaniami wyłącznie na wynajem, dzięki czemu mieli zapewnione stały dopływ gotówki. Tom Capano miał wielu braci. Wielu z nich zaczęło później pracować w rodzinnej firmie. Ale jego to nie interesowało. On zamiast tego wybrał karierę prawnika. Pracował kilka lat jako obrońca. Później otrzymał posadę prokuratora. Zmieniał jednak pracę kilka razy. Później był prawnikiem pracującym dla miasta Wilmington. Była to posada znacznie gorzej płatna, ale tom nie musiał zarabiać kokosów. Bogactwo jego rodziny powodowało, że gdyby zdecydował nie pracować do końca życia, nie byłoby z tym problemu. Zamiast tego wybrał więc. Posady, które zapewniały mu szacunek i znajomości, i dużo kontaktów, dzięki czemu w roku 84 został na kilka lat szefem sztabu prezydenta miasta. Więcej za to był pewnie prowadząc kancelarię adwokacką, ale znów ta posada zapewniała mu więcej władzy. A na tej, jak wiele wskazuje, zależało mu najbardziej. Gdy poznał jednak Ann-Marie Fejhi, Pracował ponownie w dużej kancelarii prawniczej w mieście. Nie wszystkie szczegóły na temat tego, co się wtedy między nimi działo, są znane. Ale 27 stycznia 1994 roku, w swoje 28 urodziny, anne marie napisała takie zdanie w swoim pamiętniku: Zakochałam się w bardzo wyjątkowym człowieku. Dodała też: Zbudowaliśmy trwałą przyjaźń. Czuję się przy nim swobodnie. On zasługuje na szczęście i cieszy się, że mogę mu to szczęście zapewnić. Spotykali się więc najwyraźniej w tym czasie, ale wciąż było to do pewnego stopnia tajemnicą. Nie dla wszystkich. Tam chciał być częścią życia Ann-Marie. Nalegał na to, aby na przykład zabierać na lunch do drogiej restauracji ją i jej przyjaciółki. Z jakiegoś powodu chciał zrobić na nich wrażenie i zależało mu na tym, aby go lubiły. I chciał się z nimi przyjaśnić. Poza najbliższymi przyjaciółkami Anne-Marie, nikt jednego ich związku nie wiedział. Wpisy w jej pamiętniku w następnych miesiącach pokazują, że narastał w niej coraz większy konflikt. Pisała o tym, że jest zakochana w Tomie, ale też o tym, że wie, że ten ma żonę i dzieci, i że Anne-Marie rozumie, jak bardzo niemoralny i nieuczciwy jest ich związek. Napisała też, że Tom zaproponował jej, że powinna mieszkać sama, że powinna oddzielić się od swoich przyjaciółek, z którymi dalej wynajmowała dom, i że on chętnie zapłaci za wynajem jej mieszkania. Powiedział, że chce, aby stała się jego dziewczyną, chociaż potajemna kochanka byłaby chyba lepszym określeniem, Anne Marie, kujemu wielkiemu rozczarowaniu, odmówiła, w lecie 94 roku razem ze swoim starszym bratem, Poleciała do Irlandii na wakacje. Chcieli odwiedzić kraj, z którego pochodziła ich rodzina i gdzie dalej mieszkali ich kuzyni. To była wycieczka, na którą anne Marie odkładała od dłuższego czasu. I mimo że znów tam chciał za nią zapłacić, odmówiła. W roku 95 będzie próbował jej załatwić pracę lepszą od tej, którą miała u swego brata. Miała to być praca znacznie lepiej płatna, na lepszych warunkach i z lepszymi perspektywami. Ann-Marie w innych okolicznościach pewnie z przyjemnością przyjęłaby taką ofertę, ale tym razem po długich rozmyśleniach odmówiła. Obawiała się, że na przykład przyjmując tę pracę, będzie zdana na łaskę Toma i jego brata. Jeżeli dostanie się z Tomem na przykład, to wpłynie to na to, jak będzie traktowana w pracy. Albo w ogóle ją straci, patrząc na to, czego dowiemy się później, możliwe, że miała rację. Miała wrażenie, że Tom próbuje coraz bardziej kontrolować jej życie. Chciał płacić za jej mieszkanie, za jej wakacje, znaleźć jej pracę. Chciał, aby była od niego jak najbardziej zależna. Nalegał, aby przyjmowała od niego mniejsze prezenty. Na niektóre się godziła. Ubrania na przykład. Opłata Ann Marie wynosiła trochę ponad 2000 dolarów miesięcznie i gdzie na początku lat 90. w mniejszym mieście nie była to może znów taka najmniejsza suma do wyżycia dla jednej osoby, nie mogła też sobie pozwalać na żadną ekstrawagancję czy luksusy. A czasem chciała. Cały swój okres nastoletni nosiła niemodne, zużyte ubrania po starszym rodzeństwie i krewnych. Można wręcz odnieść wrażenie, że ponieważ wtedy nie mogła przeżyć wielu beztroskich doświadczeń nastolatek, nie mogła się stroić, myśleć o randkach czy zabawach, to w pewnym sensie teraz nadrabiała zaległości w dorosłości. Jej terapeuta Bob Connor zapisał w swoich notatkach z tamtego okresu, że Anne Marie, mimo że sprawiająca pozory odpowiedzialnej, dojrzałej radząc się sobie świetnie w trudnej i wymagającej pracy, była emocjonalnie dosyć krucha i niedojrzała. Legnała zbyt prędko do ludzi, którzy okazali jej zainteresowanie. Miała niskie poczucie własnej wartości i niezwykle ważne było dla niej, jak postrzegają ją inni. Powiedziała Bobowi, że spotyka się z jakimś mężczyzną, prawnikiem, ale nigdy nie miała okazji podzielić się z nim innymi szczegółami bo niestety Bob Connor był kolejną osobą w życiu Ann Marie, która opuściła ją zbyt prędko. W styczniu 1995 roku Bob Connor zginął w wypadku samochodowym, gdy jechał do pacjenta, który potrzebował interwencji. Ann Marie nie tyle straciła zaufanego przyjaciela i terapeutę, zaczęła też obwiniać się o jego śmierć. Tak się złożyło, że w dzień, kiedy zginął, Mieli mieć sesję. Ale Bob zadzwonił w ostatniej chwili, pytając, czy miałaby coś przeciwko, aby ją przełożyć, bo dostał właśnie telefon, że inny pacjent był w kryzysie. Ann-Marie, rozumiejąc oczywiście, zgodziła się. Później będzie sobie wyrzucała, że gdyby się nie zgodziła i nalegała na ich terapię tamtego dnia, Bob żyłby dalej. Te wydarzenia ponownie pogrążyły ją w głębokiej depresji. I większość postępów, które Ann poczyniła w terapii z Bobem, teraz przepadła. An znajdzie później inną terapeutkę, ale nie będzie miała za dużo czasu, aby w ogóle się przed nią otworzyć. Trochę wcześniej zamieszkała sama. Wynajęła małe mieszkanko w dużym domu. W tym samym z którego ponad rok później zniknie. Ale nie przeprowadziła się na tyle ze względu na Tomasa Capano. Co dlatego, że jej poprzednie współlokatorki rozjechały się po świecie. Było to małe, ciasne mieszkanko, ale płaciła za nie sama. Nie chciała pozwolić, aby Tom kapana ją utrzymywał. Mimo to jemu to oczywiście było na rękę, bo teraz spędzał z Anne-Marie jeszcze więcej czasu. W lutym 1995 roku miała miejsce sytuacja, która spowodowała, że Anne Marie mocniej niż kiedykolwiek. Zaczęła wątpić w ich związek. Tom wspomniał jej, że pewnego dnia będzie z przyjaciółmi w pewnym barze. Nie zaprosił jej może bezpośrednio, ale nie powiedział jej też, że ma nie przychodzić. Ann, odczytując to jako zaproszenie, zabrała ze sobą dwie przyjaciółki i pojawiła się w tym barze. Gdy odnalazła w nim wzrokiem Tomasa, była zaskoczona, gdy zobaczyła w jego twarzy wściekłość a w jego oczach groźbę. Jego wzrok mówił jej, że ma się trzymać z daleka. Anmary zdała sobie sprawę, że Tom jest w barze ze swoją żoną, z Kej. I oboje zdawali się dobrze bawić. Kej zdawała się być sympatyczna i wyglądała z Tomem na dobraną parę, mimo że on opisywał ją jej inaczej. Dał jej do zrozumienia, że ich małżeństwo jest na granicy rozpadu. I że zostają razem tylko dlatego, że rozwód miałby negatywny wpływ na ich karierę i na to, jak byli postrzegani, a oboje byli dosyć publicznymi osobami w mieście, oraz na czwórkę dzieci. Teraz Anne-Marie zaczęła dostrzegać, że chyba było inaczej. Wróciła do domu mocno zraniona, a Tom nie zadzwonił do niej przez kolejne dwa tygodnie. Anne-Marie w swoim pamiętniku, za całą tę sytuację obwiniała jedynie siebie. Później ponownie zaczęli się komunikować i spotykać, ale incydent w barze był jedną z większych rys, która zaczęła pojawiać się na ich relacji. Tom często krytykował Anne Marie, próbując chyba jeszcze bardziej ją od siebie uzależnić. Naśmiewał się z jej małego, ciasnego mieszkanka. Wyrzucał jej, że mogłaby w tym momencie mieszkać w czymś znacznie lepszym i ładniejszym, gdyby tylko pozwoliła mu się tym zająć. Na dodatek nie chciała przyjąć dobrej oferty pracy o którą się dla niej starał, którą dla niej wywalczył. Była zwyczajnie niewdzięczna. Z czasem krytykował coraz więcej. To, jak Ann Marie się ubiera, to miała za krótką spódnicę, to za długą. Krytykował jej wygląd i figurę, dobrze wiedząc, że Ann Marie ma zaburzenia odżywiania. Mimo, że na początku chciał wkupić się w łaski jej przyjaciółek, po gdy zorientował się, że chyba mu się to nie powiodło, i je zaczął krytykować. Nie były wystarczająco dobre dla anne Marie. Powinna zacząć obracać się w lepszych kręgach, jeżeli chce gdzieś w życiu dojść. Gdy w lecie 95 roku anne Marie zaczęła jak co roku planować wynajęcie z przyjaciółkami domku na wybrzeżu na kilka dni, tom sprzeciwił się nagle. Pojadą do jakiegoś domku powiedział będą pewnie pić alkohol, bawić się. Wokół pewnie będą różni mężczyźni. Nie podobało mu się to. Był zastrosny. Nie chciałaby jechała. Mocne słowa na kogoś, kto miał żonę i dzieci i nie wiedział niczego złego w związku z dwiema kobietami naraz, a jak się później okaże, więcej niż z dwiema, ale do tego wrócimy. Annemarie nie powinna zadawać się z ludźmi w swoim wieku, wynajmować domki gdzieś na wybrzeżu i poznawać obcych jej mężczyzn. Jak później sam dumnie wręcz przyzna. Mam podwójne standardy. To prawda. Sądzę, że są rzeczy, które mężczyźni mogą robić, a kobiety nie. W sierpniu 1995 roku więc zabrał Anne Marie na ich pierwszy i jedyny wspólny wypad za miasto. Zarezerwował luksusowy resort w Virginii. Chciał chyba jej pokazać, na jakie wakacje może jeździć. Jeżeli będzie trzymać się z takimi ludźmi jak on, zamiast jeździć po tanich kwaterach z przyjaciółkami bez przeszłości. W jego głowie wyjazd poszedł chyba super, ale Ann Marie napisała w swoim pamiętniku, że wyjazd był porażką. Cały czas się sprzeczali i jeszcze bardziej zaczęła dostrzegać gigantyczne różnice między nimi. Mimo to, czasem chyba z niejasnych powodów, Tom Capano wciąż chciał być lubiany przez niektóre przyjaciółki Ani. Jedna z jej znajomych, Jackie Steinhoff, odłożyła pieniądze i miała zamiar otworzyć kawiarnię w centrum Wilmington. Tom, dowiedziawszy się o tym, poparł jej pomysł i za darmo udzielił jej wielu rad, jak prowadzić biznes, pomógł z wieloma formalnościami, miał w tym doświadczenie. Gdy kawiarnia otwarła się w lecie 95 roku. Zaczął podsyłać tam swoich znajomych, wszystkich pracujących w centrum. Sam często wpadał o poranku po kawę na wynos. Jackie była mu oczywiście niezwykle wdzięczna za bezinteresowną, jak sądziła, pomoc. Później powie jednak, że i ona była dosyć zdezorientowana tą sytuacją. Wiedziała, że Tom jest dobrym znajomym Ani Podejrzewała, że może czymś więcej niż tylko znajomym. Ale gdy wpadał do kawiarni, w szczególności w momencie, gdy nie było tam ludzi, to na dzień dobry cmokał Jackie w usta. Jackie była zmieszana. Tom wiedział dobrze, że Jackie ma męża. Wiedziała też, że i on jest żonaty. Sądziła, że przyjacielski pocałunek w policzek byłby okej, okay, ale całowanie w usta wystraszyło ją. Później powie, że nie wiedziała, jak się zachować, bo Tom był zawsze tak miły. Pomógł jej w wielu sprawach. Zapewnił jej klientów. To między innymi jemu zawdzięczała, że biznes się kręci. Bała się, że stawiając granice obrazi go, a tego nie chciała. Tom Capano lubił chyba pomagać i uzależniać od siebie młodsze kobiety, a później wprawiać je w zakłopotanie. Znalazł też nowy sposób komunikacji z Anne Marie. W 1995 roku w ich biurach zaczęto instalować komputery z dostępem do internetu. Nagle mieli adresy e-mailowe i teraz tom i tak mógł kontaktować się z Anne-Marie. Później to będzie kolejna rzecz, która zadziała na jego niekorzyść, bo rzuci dużo światła na ich związek w tamtym czasie. Tom, niewiele wiedząc o komputerach, sądził, że gdy wykasuje ich korespondencję, ta przepadnie bezpowrotnie. Mimo, że oczywiście wszystko później zostało odzyskane. Wczesną jesienią Tom Kapano zrobił coś, czego Ann Marie nigdy się nie spodziewała. Po 23 latach małżeństwa zostawił swoją żonę, zostawił Kej. Wyprowadził się z ich domu i na jakiś czas wprowadził do swojego brata. Ann Marie była przerażona. Obwiniała się o to, że rozbiła jego małżeństwo. Teraz tam chciał spędzać z nią jeszcze więcej czasu. Zaczął rozglądać się za domem na wynajem i miał nadzieję, że Anne Marie będzie tam częstym gościem, albo że może nawet się tam wprowadzi. Ale ta nie miała zamiaru. Zaczęła dostrzegać, jak toksyczna była ich relacja. Coraz bardziej uderzały ją różnice między nimi. I gdzie dwa lata wcześniej była w nim zakochana i pewnie skakałaby ze szczęścia, gdyby zostawił żonę, teraz chyba w końcu dojrzała, przejrzała na oczy, szykowała się, aby z nim zerwać. We wszystkim namieszał jeszcze jej pracodawca, Tom Carper, który, nie wiedząc o jej romansie z Kapano, sądził, że przez cały ten czas Anne-Marie była singielką, i coś go naszło, aby pobawić się w swatkę. Przedstawił Anne-Marie znanemu mu młodemu bankierowi w jej wieku, Majkowi Scannanowi i praktycznie wysłał ich na randkę. Karpent musiał dostrzec, że oboje byli podobni. Pochodzili z biedniejszych, wielodzietnych rodzin, oboje byli irlandzkimi katolikami. I po jednej trochę nieśmiałej i niezręcznej randce przyszła pora na kolejną i kolejną i tak dalej. Anmarie odkryła nagle, że jest w zupełnie innym świecie. Po związku z Tomem Capano, związek z kimś tylko rok starszym od niej. W podobnej sytuacji jak ona, z podobnymi doświadczeniami, i bez całej tej otoczki tajemnicy to wszystko było jak niebo i ziemia. Po kilku spotkaniach z Majkiem postanowiła na dobre zakończyć romans z Tomem. Nie rozumiałam wtedy chyba jednak, jak trudne będzie to zadanie, bo Tom był człowiekiem, którego się nie zostawiało. To on zostawiał, jak sam mówił. Nigdy na odwrót. W październiku 1995 roku Tom wynajął dom przy North Grand Avenue pod numerem 2302. Ładny dwupiętrowy dom z wieloma sypialniami, tak aby jego czternastoletnie teraz córki, Mogły u niego nocować, kiedy tylko zechcą. Był też na tyle blisko swojego starego domu, gdzie teraz Kay mieszkała sama, że mógł tam chodzić pieszo, kiedy tylko chciał. Było to też zaledwie tylko kilka minut drogi samochodem od mieszkania Anne-Marie, mimo że zostawił Kay codziennie, prawie, zachodził do jej domu, tłumacząc, że to jest dalej jego dom i ma prawo tam chodzić, kiedy tylko zechce. Pewnej nocy przyszedł wieczorem. I trafił akurat na wystawną kolację, którą Kay organizowała. I jakby nigdy nic, dołączył nieproszony do gości i usiadł koło Key. Zdjął buty, zdjął skarpetki, po czym położył swoje stopy na jej kolanach, prosząc, aby je wymasowała. Kay była zniesmaczona, tak samo jak jej goście, którzy byli oburzeni. Niektórzy z nich pomyśleli, że Tom ma zaburzenia psychiczne albo że używa narkotyków. Kupił nowe, eleganckie meble do swojego domu i urządził go w dosyć gustowny sposób. Zakupił też największy i najnowszy telewizor oraz odtwarzacz kaset wideo, jakie tylko mógł znaleźć. Zatrudnił też kogoś do sprzątania, kto miał przychodzić te dnia raz na tydzień. Wreszcie miał nadzieję, że nakłoni kogoś do wprowadzenia się do tego domu. Dzwonił do Anne Marie, pisał e-maile, wpadał czasem do jej mieszkania, Niezapowiedziany. Ale ta coraz częściej zaczęła go zbywać, ignorować. Tam zaczął nawet wyzwaniać do jej przyjaciółek, znał ich niemało, mówiąc, że martwi się o Anne Marie. Twierdził, że problemy Anne Marie stawały się coraz poważniejsze, że martwił się o jej zaburzenia odżywiania i zdrowie psychiczne w ogóle. Chciał, aby jej przyjaciółki na nią wpłynęły. Nie mogło to być dalsze od prawdy. Anna Marie w końcu zaczynała być szczęśliwa. Gdzieś w okolicach października 1995 roku powiedziała Tomowi po raz pierwszy, że nie chce się z nim więcej spotykać. Nie powiedziała mu od razu o Majku, ale nie musiała. Tom zdawał się zawsze wiedzieć, co to robi i dowiedział się o wszystkim dosyć szybko. Jej automatyczną sekretarkę i e-maila zaraz zapełniły wiadomości od niego. Mike nie jest dla niej wystarczająco dobry. Co na sobie wyobraża, że spotyka się z takim facetem? Zasypywał ją takimi e-mailami. To te później zadziałają na jego niekorzyść. Wtedy też Anne-Marie poskarżyła się przyjaciółce po raz pierwszy, że Tomka Pana ją prześladuje i że zaczyna robić się to nieciekawe. Bywały dni, kiedy wydzwaniał do niej i po dwadzieścia razy dziennie. Czasem wyglądała przez okno i widziała jego samochód przejeżdżający pod jej oknem albo stojący zaparkowany po drugiej stronie ulicy. Anne marie postawiła mu sprawę jasno. Nie jest zainteresowana związkiem z nim. Nie ma też zamiaru z nim więcej sypieć. Ale zgodziła się zostać jego przyjaciółką. To wydawało się być uczciwym rozwiązaniem na razie. Ten więc nalegał dalej na spotkania. A to aby wyszła z nim na obiad, aby przyszła w odwiedziny, ale tylko jako przyjaciółka, jak podkreślał. Raz gdy odwiózł ją do domu, zamknął drzwi w samochodzie i nie chciał jej wypuścić, dopóki ani nie wysłuchała tego, co miał do powiedzenia. Innym razem złapał ją za szyję i nie chciał puścić. Nie chciał zrobić mi krzywdy, miała później zwierzyć się przyjaciółce. Powiedziała, że nie boi się go ani trochę. I że sądzi, że tym sposobem chciał odzyskać kontrolę, czując, że ją nad nią traci. Nigdy nie powiedziała Majkowi o Tomie. Wiedziała, że jest wiele rzeczy, które chce mu we właściwym czasie powiedzieć. O swoich problemach, o zaburzeniach odżywiania. Ale czekała na właściwy moment. Zaczęła bać się, że Tom Kapano, teraz gdy rozstał się z żoną, stanie się nieprzewidywalny. I że nie przyjmując się dłużej, zachowaniem ich związków, tajemnicy, pojawi się gdzieś, zrobi scenę czy naopowiada czegoś Majkowi. Tam zaczął na zmianę używać prośby i groźby, aby ją sobie zjednać. Dowiedział się, gdzie Majk mieszka i przejeżdżał często koło jego domu. Jeżeli widział przed nim zaparkowany samochód Anne-Marie, dzwonił do niej z pretensjami. Innym razem dowiedział się, że Ann i jej przyjaciółka planują wakacje w Hiszpanii w przyszłym roku. Niepozany kupił i wysłał jej bilety do Madrytu, pierwszą klasą. Był urażony, gdy mu je odesłała, dziękując. W podobnym czasie w samochodzie Ann Marie pękła przednia szyba i jak najszybciej potrzebowała wymiany. Było to dosyć kosztowne, a Ann Marie nie miała wtedy tylu pieniędzy. Czując, że nie ma innego wyjścia, zgodziła się, aby tom za to zapłacił. Ale podkreśliła, że to nie jest prezent, że ona mu te pieniądze odda. Potrzebowała samochodu, aby codziennie dojeżdżać do pracy, i czuła, że nie ma innego wyjścia. Nie miała nikogo innego, kto mógł jej w tamtym czasie pożyczyć pieniądze. Tom jednak zachowywał się co jest dziwaczniej. Niedługo później powiedział jej, że poszedł do kościoła, do którego Ann Marie czasem chodziła i wyznał proboszczowi, że on i Ann Marie mają romans. Ann Marie poczuła się poniżona i do końca życia już unikała tego kościoła. W tamtym czasie ich korespondencja e-mailowa wyglądała mniej więcej tak. Tom pisał z pytaniem, gdzie była ostatniej nocy, bo przyjechał w nocy pod jej domem i nie widział jej samochodu na parkingu. Ann odpowiadała, że to u siostry, a że to gdzieś. Czasem odmawiała odpowiedzi. Starała się chyba postawić granicę i pokazać mu, że nic mu do tego. Była jednak zawsze miła i uprzejma. Przepraszała, że nie ma dla niego czasu, że wszystko tak się potoczyło. Powiedziała wtedy przyjaciółce, że postanowiła powoli, małymi kroczkami, usuwać się z jego życia. Zrozumiała, że nagłe zerwanie nie wchodziło w grę i tylko go rozwścieczało. I powodowało, że zaczynał ją wręcz prześladować. Pod koniec stycznia 1996 roku Tom zdołał namówić Ann-Marie na wspólną kolację. Wolnik był taki, że musiała się tuż pojawić ich wspólna przyjaciółka, Jackie, ta, która prowadziła kawiarnię w centrum. Tym sposobem Ann-Marie czuła, że spotkanie nie będzie wyglądało jak randka. W trójkę zjedli kolację w umiarkowanie wesołym towarzystwie. Ann Marie zachowywała się w uprzejmy, ale zdystansowany sposób w kierunku do Toma. Tom nalegał też, aby przyszły na film i pozwoliły się oprowadzić po jego nowo urządzonym domu. Zgodziły się. Pokazał im pięknie urządzony sypialni, córek, kuchnię i salon. W salonie był wielki telewizor, a naprzeciwko niego ładna mała kanapa w kolorze czerwonego wina. Mówi o tym nie bez powodu, bo do tego jeszcze wrócimy. Pod koniec stycznia też jej przyjaciółki wyprawiły dla niej przyjęcie przyjęcie niespodzianką z okazji jej trzydziestych urodzin. Zaproszeni byli wszyscy jej rodzeństwo, przyjaciele Mike Scanlan oczywiście wszyscy poza Tomem Kapano, który podobno dowiedział się o przyjęciu i był tym dotknięty. Jej przyjaciółki wiedziały jednak dobrze, że ani go tam nie chce. Tom to jedna rzecz w moim życiu której się wstydzą, miała im powiedzieć. Dzień później ona i Mike uzgodnili, że od teraz są oficjalnie parą. Że od teraz spotykają się na poważnie. Mike wciąż nie wiedział o Tomie i Anne Marie próbowała zbyć go najłagodniej jak to możliwe. Nie widywali się teraz tak często, ale wciąż wymieniali e-maile. Annie zdawało się też, że widzi często jego samochód. Przejeżdżający przed jej domem, albo domem, Majka. W walentynki, 14 lutego, w pracy Ann Marie, pojawili się kurierzy z kwiatami dwa razy. Pierwszy bukiet był od Majka, i ten przyjęła zachwycona. Drugi od Toma Capano, ten z niesmakiem wyrzuciła do kosza. W okolicach świąt Wielkanocnych, Ann Marie wzięła do rąk swój pamiętnik, w którym nie pisała od przeszło roku. Teraz zapisała w nim. W końcu skończyłam z Tomem Kapano. Co za kontrolujący, manipulujący, zazdrosny maniak. Później te słowa będą cytowane przez prasę w całym kraju. Dodała też. Gdy teraz patrzę na ostatni rok, widzę, jak podatna i łatwowierna byłam. Pozwoliłam komuś kontrolować swoje życie. Mam szczęście, że znalazłam nową terapeutkę. Michelle Sullivan. Nikt nie zastąpi Boba, ale jej do niego blisko. Pięć tygodni temu zdiagnozowano u mnie bulimię. Obecnie ważę 125 funtów, czyli około 56 kilo. Niedużo, ale mam zamiar przytyć. Pod koniec kwietnia Ann Marie dostała od Toma przykrego e-maila. Jedna z jego nastoletnich córek. Katie Miała ostatnio problemy ze zdrowiem. Teraz zdiagnozowano u niej guza mózgu. Za jakiś czas miała przejść ryzykowną operację. Tom martwił się bardzo. Ann Marie oczywiście mu współczuła. Ta wiadomość znowu trochę ożywiła rozmowę między nimi. Nie wiem, czy Ann Marie miała kiedykolwiek okazję dowiedzieć się, że ta historia była kłamstwem. Jego córka wcale nie miała guza mózgu. A jedynie zemdlała raz podczas lekcji WF-u z przemęczenia i wylądowała w szpitalu. Tomko Pano próbował chyba zyskać współczucie i uwagę Anne Marie i był gotów zmyślać historię nawet o chorobach swoich dzieci, aby to osiągnąć. 12 czerwca to Anne Marie zasłabła w pracy. Nie było nikogo, kto mógłby odwieźć ją do domu. Nie chciała dzwonić do Majka. Bo ten wciąż nie wiedział, jak poważne były jej zaburzenia odżywiania. Zamiast tego zadzwoniła do jednej osoby, jaką miała wrażenie mogła wtedy prosić o pomoc. Zadzwoniła do toma. Ten był zachwycony wręcz, że może zabrać ją do domu i pomóc jej się położyć. 26 czerwca Tomka Pano wysłał ani e-maila, zapraszając ją na kolację w Panoramie w Filadelfii. Nie odpisała, ale chyba w końcu uzyskał od niej zgodę. Czy to dzwoniąc, czy przyjeżdżając do jej domu. Bo wieczorem 27 czerwca pojechali do Panoramy. I teraz mówiąc o tym dniu, o 27 czerwca, to był ostatni raz, kiedy Ann Marie była widziana. Przy pomocy jej bliskich ustalono, co robiła. Była w pracy od 7.30 do 16.30, po czym o godzinie 17 miała wizytę u psychiatry, na której się pojawiła. Co działo się później? Nie wiemy. To był ostatni raz, kiedy była widziana. Pojechała najpewniej z Tomem Kapano na kolację, mimo że nikomu o tym nie powiedziała. Następnego dnia, w piątek, miała mieć wolne. Dlatego też nikt nie zauważył, że coś jest nie tak od razu, ponieważ w piątek i tak nie miała przychodzić do pracy. Tamtego dnia planowała odpocząć. Zrobiła rezerwację na manikir i pedikir, ale nie pojawiła się. Nie zadzwoniła też, aby anulować Coś więc wyraźnie musiało stać się w nocy, z czwartku na piątek. Tylko że wtedy nikt jeszcze tego nie zauważył. Dopiero dwa dni później, w nocy z 29 na 30 czerwca, jej rodzeństwo i chłopak zgłosili jej zniknięcie na policję. Po przeszukaniu jej mieszkania policjanci jeszcze tej samej nocy pojechali do domu Tomasa Capano. Wszyscy mieli cichą nadzieję, że Ann-Marie jest po prostu z nim że nic jej nie jest i że sprawa na tym się skończy. O 3.30 nad ranem zapukali do jego drzwi. Otworzył im zaspany Tom w szlafroku i zaprosił do salonu. Policjanci usiedli na białej, skórzanej kanapie. Tom zapytany, czy wie, dlaczego do niego przychodzą, odpowiedział, że tak, że dzień wcześniej już telefonowała do niego jedna z przyjaciółek Anne-Marie informując, że nikt nie może się z nią skontaktować, że martwią się o nią i rozważają zgłoszenie sprawy na policję. Powiedział, że nie wie, co mogło się stać z Anne Marie. Przyznał, że zjadł z nią kolację w Filadelfii w czwartek. Pojechali tam jego samochodem, po czym podjechali pod jego dom. Tom miał dla Anne Marie prezent i trochę jedzenia. Prezentem tym miał być ten gadnitu za 300 dolarów, który... Widziała z siostrą na zakupach jej, który tak jej się spodobał i który później został znaleziony na podłodze jej sypialni. Poza tym, Tom kupił jej zdrowe jedzenie, warzywa, owoce i wciskał jej przy każdej okazji, jak powiedział. Wytłumaczył, że w ten sposób próbował pomóc w leczeniu jej zaburzeń odżywiania. Miał być bardzo zainwestowany w jej leczenie. Później powie, że przeczytał nawet książkę na temat zaburzeń odżywiania. I że zaproponował, że zapłaci za jej leczenie w drogiej prywatnej klinice, ale ta odmówiła. Wtedy powiedział policjantom, że pojechali też do jej mieszkania, pomógł jej wnieść jedzenie na górę, został na chwilę, rzucił okiem na klimatyzator, który, jak narzekała, ciągle się psuł. Skorzystał z łazienki, pożegnał się i poszedł. Pojechał do domu. Od tego czasu nie miał z nią kontaktu. Gdy spytali, czy ma pojęcie, gdzie Ann Marie może być, odpowiedział, że nie wie, ale może gdzieś na wybrzeżu. Często w lecie w końcu wnajmowała z przyjaciółkami domki i jeździła tam na weekend. Zapytany, czy Ann Marie Fejhi, by na pewno nie znajduje się teraz w jego domu, zaprzeczył. Gdy jednak policjanci zapytali, czy może pozwolić im tak z uprzejmości, bez nakazu, rozejrzeć się po jego domu... Odmówił. Wyjaśnił, że są u niego jego córki, które śpią na górze, i wtargnięcie policjantów wystraszyłoby je niepotrzebnie. Nie chce je do tego mieszać. Policjanci, nie mając więc wyboru, podziękowali i wyszli. Później tam jednak pozwoli policjantom wejść i przeszukać dom bez nakazu. Nie będzie to jakieś dokładne przeszukiwanie, w sensie, że nie wiem, zaglądali pod dywany czy w najmniejsze zakamarki. Chcieli raczej obejść i zobaczyć każde pomieszczenie, łącznie z piwnicą, aby przekonać się, że Ann-Marie nie jest tam gdzieś przetrzymywana. Zauważam też, że dom zdaje się być nieskazitelnie czysty, a wszystkie meble nowe. Co też nie było niczym dziwnym, bo Tom w końcu wprowadził się tam niedawno, wszystkie meble kupił nowe i zatrudnił pomoc sprzątającą. Gdy 31 czerwca, to był poniedziałek rano, anne Marie Faye nie przyszła do pracy. Było jasne, że stało się coś złego. W następnych dniach o zniknięciu kobiety zaczęło się robić coraz głośniej. Najpierw media z Delaware, a później też z całych Stanów Zjednoczonych, zaczęło o niej mówić. Policja przesłuchiwała jej bliskich, znajomych i cały czas wracali do nazwiska Thomas Kapano. Terapeutka Anne powiedziała policjantom, że ta wyraziła obawę. Że Tom Capano, z którym próbowała zerwać, może kogoś wynająć, aby ją porwać, ale nie zdążyły jeszcze zgłębić i omówić tych obaw. Skontaktowano się też z restauracją Panorama i potwierdzono, że Anne-Marie i Tom Capano jedli tam w czwartek kolację. Przesłuchano kelnerkę, która ich obsługiwała. I ta okazała się całkiem dobrze ich pamiętać. Zapamiętała Anne-Marie, chociaż oczywiście nie znała wtedy jej imienia. I zauważyła, że teraz zdaje się być smutna i przybita, nie mówiła dużo. Konarka powiedziała też, że zapamiętała Anne Marie z powodu jej ubioru. Większość kobiet, które przychodziły do tej restauracji, nosiła czarne lub ciemne ubrania czy suknie, a mężczyźni garnitury. Anne Marie za to była w jasnej wielokolorowej sukience w kwiaty, przez to trochę się wyróżniała. Kelnerka całkiem dobrze opisała tę sukienkę i odpowiadała ona opisowi sukienki, która została znaleziona rzucona na krzesło w sypialni Ann marie W panoramie oboje zamówili po drinku i coś do jedzenia. Ann marie jednak zjadła tylko trochę, a resztę zapakowano jej na wynos. Nie wydawała się być wystraszona, może raczej smutna i przybita, jakby nie chciała tam być. Kieletka zapamiętała ich też, ponieważ nie mogła zrozumieć, kim dla siebie są. Nie wyglądali w ogóle na parę, nie też na ojca z córką, ponieważ różnica wieku zdawała się być zbyt mała. Byli więc dla niej zagadką. Po wszystkim tam zapłacił 154 dolary. Ale wpierw podsunął rachunek Anne-Marie, aby podliczyła napiwek. W Stanach zwykle podlicza się napiwek na rachunku. Zazwyczaj około 15% ceny posiłku. Zapisuje się kwotę napiwku na rachunku, sumuje się to i podpisuje. I jak się okazuje, Tom miał taki zwyczaj, że zawsze, gdy jedli gdzieś na mieście, prosił Anne Marie o podliczenie napiwku dla niego i podsumowanie tego. Bo on nie miał głowy do matematyki, jak jej wyjaśnił. Chociaż mógł to też być jego kolejny sposób na popisanie się i okazanie wyższości. Popatrz, jaki drogi posiłek ci postawiłem. Ann-Marie chyba nigdy nie miała okazji się o tym dowiedzieć, ale potem okaże się, że Tom zachowywał wszystkie rachunki z kolacji z Ann-Marie, z innymi kobietami też, i otrzymywał za nie zwrot w pracy, podając je za kolacje i lunche z klientami. Więc te kolacje i wypady zwykle nie kosztowały go ani grosza. Z panami wyszli około 21:15. Powrót do Wilmington zajmował około godziny. Wiemy, że Tom był w domu gdzieś po 23 tamtej nocy, bo krótko po 23 zadzwoniła do niego pewna kobieta, Debbie McIntyre, i na początku nikt nie odebrał, lecz po chwili Tom odzwonił. Musiał więc po 23 być w domu. I właśnie, powiedziałam Debbie McIntyre. Gdy gazety zaczęły pisać o Anne Marie, na początku nie podawały nazwiska Toma Capano jako osoby, która widziała ją po raz ostatni. Pisano tylko o tym, że była widziana po raz ostatni z wpływowym prawnikiem. Capano zdawał sobie jednak sprawę, że wcześniej czy później stanie się jasne, że chodzi o niego. W ich mieście plotki rozchodziły się szybko. Zdecydował się uprzedzić o tym kilka osób, tak aby dowiedziały się od niego. A nie z prasy. Jedną z osób, którym musiał o tym powiedzieć, była właśnie kobieta mieszkająca wtedy prawie, że po sąsiedzku Debbie McIntyre. Tom poznał Debbie 20 lat wcześniej prawie w 1977 roku. Pracował wtedy razem z jej mężem Dave'em. Oni i wszyscy ludzie, którzy razem pracowali, jak i ich małżonkowie, trzymali się często razem, wychodzili razem, spędzali razem czas. Tak też Debbie go poznała. Później powie, że na początku nie zrobił na niej dużego wrażenia. Żadnego wrażenia w zasadzie. Od kolejny znajomy jej męża. Polubiła za to jego żonę, Kay. Jednak ona i Tom po prostu natykali się na siebie od czasu do czasu. Widywali na różnych wydarzeniach. Aż w końcu podczas imprezy sylwestrowej w roku 1980 Tom nagle złapał ją za rękę i wciągnął do łazienki, gdy nikt nie patrzył. Nie mogę się dłużej kontrolować, powiedział jej. Jestem w tobie zakochany jak szalony. Debbie na początku go zbyła, lecz później zaczęli coraz to więcej rozmawiać. Debbie w tamtym czasie była też mocno niezadowolona z małżeństwa z Dave'em, za którego też wyszła, gdy była bardzo młoda. Teraz mając prawie 30 lat, czuła się zagubiona i kwestionowała wszystkie decyzje, które podjęła wiele lat wcześniej. Później, jak powiedz rozumie. Dlaczego wtedy zainteresowała Toma? Musiał dostrzec ją w grupie ich znajomych, bo to ona była tam najbardziej zagubioną i niepewną siebie. Właściwymi jej słowami, komplementami i oferując jej wszystko, czego jej brakowało, zjednał ją sobie. Debbie odeszła od męża niedługo po rozpoczęciu romansu z kapano. Ten jednak wciąż był z Kay. I nawet w tym czasie powitali na świecie swoje drugie dziecko. Debbie kontynuowała z nim związek i nie liczyła jednak na to, że ten kiedykolwiek rozstanie się z Kay. Na przestrzeni kolejnych lat spotykali się mniej i bardziej regularnie. Debbie powie później, że w szczególności na początku czuła się dobrze w tym związku i nie przeszkadzało jej wcale, że muszą się ukrywać. Zaczęły ją jednak męczyć wyrzuty sumienia. Jego żona Kay była dla niej zawsze miła. Uważała ją za przyjaciółkę. Kay jednak zawsze była dosyć zamknięta, przynajmniej jeżeli chodziło o jej prywatne sprawy i małżeństwo. Nigdy się z tego nie zwierzała. Kay jest w ogóle ciekawą postacią w tej historii, bo właśnie nigdy nie powiedziała publicznie za wiele na temat ich związku, na temat Toma Capano, a mimo wszystko żyła z nim ponad 20 lat z tego, co już zostało powiedziane i do czego jeszcze zaraz przejdziemy w tej historii, widać, że życie z Tomem nie było łatwe. Zdaje się, że był człowiekiem, który traktował swoje partnerki dobrze na początku, po czym, gdy już owinął je sobie wokół palca, pomiatał nimi, przypominając fakt, że nigdy nie był wierny i wręcz nałogowo kłamał. Mimo to Kay wytrzymała z nim ponad 20 lat i nigdy publicznie nie narzekała. Debbie założyła, że małżeństwo Toma i Kay, tak samo jak małżeństwo jej i Dave'a, nie było szczęśliwe. Że Tom i Kay może nie kochają się już, że może zostają razem tylko ze względu na małe dzieci. Debbie nie rozumiała, jak Tom mógł spotykać się z nią i również żyć ze swoją żoną, mimo że cały czas powtarzał Debbie, że to ją kocha. Był czas, że rozmawiali praktycznie codziennie przez telefon. Tom spędzał z nią też dużo czasu, traktując ją jakby normalnie byli parą, albo żoną i mężem. Debbie czasem zapominała, że Tom dalej ma żonę. Była więc zaskoczona, gdy Kay w 83 roku urodziła ich trzecie dziecko, a w 85 czwarte. Tom był jednak zachwycony. Po tym, gdy się rozwiodła, Debbie kupiła dom dla siebie i swoich dzieci. Była zamożna, więc nie było to problemem. I celowo czy też nie, jej wybór padł na dom w tym samym sąsiedztwie, w którym mieszkali Tom i Kay. Wtedy spędzali średnio razem jedną noc w środku tygodnia i często rozmawiali przez telefon. Utrzymywali wszystko dalej w tajemnicy, ale Debbie dalej była w tomie zakochana, ani myślała spotykać się z kimkolwiek innym. To Tom był dla niej tym jedynym. I mimo że potrafił być kochający i zawsze wiedział, co powiedzieć, jak ją udobruchać, to też okręcił ją sobie wokół palca. Miewał zmienne nastroje i wybuchy gniewu, w szczególności gdy coś nie szło po jego myśli, lub gdy Debbie ośmieliła się z nim nie zgodzić. Nauczyła się wyczuwać jego humory i dostosowywać do nich. Niektóre opisy zachowań Toma, i to jak Debbie musiała do niego podchodzić, jak go traktować, Przypominają czasem radzenie sobie z rozpuszczonym dzieckiem. Ale Debbie też podkreśli później, że Tom zawsze wyciągał do niej pomocną dłoń, jeżeli tego potrzebowała. Był z nią, gdy zmarł jej ojciec. A gdy zadzwoniła, mówiąc, że chyba zmarła jej mama, z którą jest teraz sama w domu, od razu porzucił rodzinne przyjęcie, aby przyjechać jej pomóc. Zajął się wezwaniem lekarza, później organizacją pogrzebu, wyręczył ją we wszystkim i pocieszał. Ktoś mógłby powiedzieć, że robił to normalnie z dobroci serca i z potrzeby, aby być trochę bardziej przyzwoitym człowiekiem niż był, ale ktoś inny powiedziałby, że wyświadczył te przysługi tylko po to, aby później móc to wykorzystać, aby móc poprosić o spłatę długu, gdy to on będzie czegoś potrzebował. W pierwszej połowie lat 90. gdy wciąż jeszcze mieszkał ze swoją żoną, spotykał się i z Anne Marie, i z Debbie. Kobiety nie wiedziały o sobie nawzajem. Każda z nich sądziła, że to tylko ją Tom kocha. An Marie i Debbie wiedziały oczywiście o jego żonie, ale ten starał się utrzymywać je w przekonaniu, że jest to taki raczej sztuczny związek na pokaz, aby nie niszczyć sobie reputacji w mieście, nie niszczyć obrazu, jaki wykreowali. I dla dobra dzieci. W tym samym czasie, gdy zapewniał Anne-Marie o swojej miłości na początku roku 1994, musiał wyjechać na kilka dni do Kanady na konferencję. Zaprosił na tę wycieczkę Debbie. Ale, ponieważ samolot był pełen ludzi z ich miasta, również lecących na tę konferencję, w jedną stronę polecieli innymi lotami, a z powrotem tym samym, bo nie było innego wyboru. Ale tam upewnił się, że siedzieli w różnych miejscach w samolocie i mieli udawać, że się nie znają, że to przypadek, że są w tym samym samolocie, aby nie wzbudzać podejrzeń. Poczucie własnej wartości Debbie było tak niskie, że zamiast być urażona tym, jak ten bardzo próbuje ją ukrywać, była zachwycona czasem, jaki spędzili w Montrealu, w Kanadzie i że po raz pierwszy mieli coś, co przypominało wspólne wakacje. Mimo że był to tylko jego wyjazd służbowy. Po wszystkim, aby trochę może wynagrodzić jej ten lot, w drodze powrotnej do domu, zatrzymali się w Filadelfii, w restauracji Panorama, gdzie zjedli miłą kolację. Jednak w drodze powrotnej już do Wilmington, w samochodzie Debbie nagle zorientowała się, że zapomniała swojej torebki, że zostawiła ją w panoramie pod stołem. Musieli więc zawrócić. Tom był wściekły. Bał się, że obsługa znajdzie torebkę i szukając do niej kontaktu, znajdzie w środku jej dokumenty i tak połączy Debbie z nim, który często bywał w tej restauracji. Między innymi zresztą z Anne Marie. Bał się o tym, że słowo o tym, że się spotykają, zacznie się roznosić. Był wściekły, krzyczał i wyzywał Debbie. Zupełnie stracił panowanie nad sobą. To była kolejna rzecz, typowa dla niego, powie później Debbie. Z niezwykle czarującego i kochającego, miło gawędzącego sobie z nią podczas kolacji, w ułamku sekundy zamieniał się w totalnego buca, czasem z najmniejszego powodu. Gdy w końcu w 1995 roku tom rozstał się z Kay, powiedział Debbie, że powinni odczekać dokładnie 18 miesięcy, półtora roku, aby nie wywołać skandalu, po czym zaczną się oficjalnie spotykać i pobiorą się. Debbie, która po swoim rozwodzie nigdy nie spotykała się z nikim innym i która wciąż po 15 latach od tego momentu, gdy Tom po raz pierwszy wyznał jej miłość, wciąż była w nim zakochana. Nie posiadała się ze szczęścia. Nie wierzyła, że ten dzień w końcu nadszedł. A teraz nagle, w lecie 96 roku, Tom Kapano musiał powiedzieć Debbie o Annie Marifeichie. I o jej zniknięciu. Debbie, jak zapewniała, nie słyszała nigdy o Anne Marie i nie wiedziała o jej istnieniu do czasu jej zaginięcia. Tom, mówiąc o Anne Marie, zmienił trochę wersję wydarzeń. Przyznał, że miał z nią romans, ale że to Anne Marie miała problemy psychiczne i że miała na jego punkcie obsesję i że nie mógł się jej pozbyć. Debbie była w szoku. Wciąż kochała Toma i miała zamiar stać po jego stronie, ale nigdy nie przyszło jej do głowy, że Tom poza nią spotyka się z kimś jeszcze. Całe lato 1996 roku upłynęło na poszukiwaniach Ann Marie. Przeszukiwano parki w okolicy jej domu, zaglądano do koszy na śmieci, rozwieszano plakaty z jej zdjęciem. Tom Kapanow wtedy prowadził takie życie jak dotychczas. Pracował, spędzał czas z dziećmi. Wyjechał za miasto na planowane od dłuższego czasu krótkie wakacje. Zapytany za każdym razem, czy to przez policję, czy przez bliskich Anne Marie lub jej znajomych, zawsze odpowiadał to samo nie wie, co się z nią stało. Przyznaje, że przyjaźnił się z Anne Marie, ale nie chciał wchodzić w szczegóły, jak ich relacja wyglądała. Tłumacząc, że nie powinien o tym mówić z szacunku do Anne Marie. Zapewnił też, że się o nią martwi i że ma nadzieję, że prędko się odnajdzie. 8 lipca, mimo że wtedy wiedziało o tym małe grono osób, do śledztwa po cichu włączyło się też FBI. Z przesłuchań, rozmów, analizy dowodów, pamiętników, listów e maili zaczęła wyłaniać się powoli relacja, jaka łączyła Toma i Ann Marie. Odkryto mniej więcej to wszystko, co już wam opowiedziałam. FBI zaczęło się powoli skupiać na Tomie Capano coraz bardziej. Był ostatnią osobą, która przyznała się do tego, że widziała Ann Marie i nie miał na tamtą noc żadnego alibi. Twierdził, że był w domu zupełnie sam przez całą noc. Agenci FBI zdobyli wykaz transakcji z jego kart kredytowych i odkryli, że 29 czerwca, dwa dni po tym, gdy Ann Marie była widziana po raz ostatni, zakupił nowy dywan. Może nic nad wyraz dziwnego, człowiek ma prawo kupić sobie nowy dywan, Lecz wiedzieli też, że we wrześniu w tym samym sklepie zrobił zakupy za dużą sumę: kupił sporo dywanów i wykładzin, mebli do nowego domu, który od dawna był już zupełnie urządzony. Oczywiście to miał prawo coś kupić lub zmienić, ale że miało to miejsce 29 czerwca, nie dawało im to spokoju. Zdołali porozmawiać też z kobietą, która przychodziła sprzątać w jego domu. Dowiedzieli się od niej, że w czerwcu sprzątała tam po raz ostatni 24 czerwca, po czym Tom odwołał jej następne spotkanie na początku lipca, mówiąc, że jego córek ostatnio u niego nie było i przez to też sprzątanie nie jest konieczne. Dlatego następnym razem przyszła do pracy u niego po prawie miesiącu, 22 lipca. Zapytana, czy coś się zmieniło od tego czasu, gdy była tam po raz ostatni, czy zauważyła, czy... Doszło do jakichś zmian, coś zniknęło, coś się pojawiło, odpowiedziała, że tak. Dywan i kanapa w salonie nagle zostały wymienione. Co nie miało dla niej sensu, ponieważ wiedziała, że wszystko było nowe, kupione zaledwie jesienią zeszłego roku. A teraz małą sofę w kolorze wina zastąpiła biała, skórzana kanapa. Zniknął też ładny, duży dywan, który się pod nią znajdował, a zamiast tego na ziemi leżał mniejszy. Też tani wyglądający dywanik. Nie bardzo rozumiała, dlaczego tak się stało, ale to też nie była jej sprawa, więc nie pytała. Mimo, że Tom powie później, między innymi, Debbie McIntyre, że musiał pozbyć się dywanu i kanapy, ponieważ rozlał na nie butelkę czerwonego wina i nie mógł tego doczyścić. W jej zeznaniu zwrócono uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tom odwołał sprzątanie, ponieważ pomiędzy 24 czerwca, a początkiem lipca, jego córek u niego nie było. A przecież powiedział policjantom, którzy odwiedzili go nad ranem 30 czerwca, że nie mogą przeszukać domu, bo jego córki śpią na górze. Każdy ma prawo zmienić sobie dywan i kanapę, kiedy tylko chce, i podać nieprawdziwy powód, gdy odwołuje usługi sprzątające. To nic nielegalnego. Ale coraz bardziej podejrzewali toma, a ta kanapa i dywan, które tak nagle zniknęły, to był ich jedyny i najlepszy trop. Odkryli też, że w niedzielę, 30 czerwca, Tom zrobił zakupy w sklepie wielobranżowym, gdzie kupił płyn do usuwania plam. Może rzeczywiście dlatego, że wylał wino. Ale ten płyn, który kupił, był polecany przede wszystkim do usuwania plam krwi. Nie wiem, czy was też to uderzyło, ale zachowanie toma kapana zaraz po zniknięciu Anne-Marie wydało się najbardziej podejrzane. To znaczy, moim zdaniem, najbardziej podejrzane zdaje się być to, jak normalny tom nagle się zdawał. Wiemy, że wcześniej stale do niej wydzwaniał. Anne-Marie skarżyła się, że gdy nie było jej w domu, tom potrafił dzwonić i po 20 razy i nagrywać masę wiadomości. A jeżeli spała poza domem, musiał wiedzieć gdzie. Pisał do niej e-maile, nachodził ją i kontrolował jej życie. Gdyby nagle zniknęła, wyjechała czy uciekła, a tom nie wiedziałby, co się z nią stało, czy nie powinien dostawać szału z tego powodu? A jednak po 27 czerwca nie wysłał jej już ani jednego e-maila i nie zostawił ani jednego nagrania na automatycznej sekretarce. Jakby w ogóle nie obchodziło go jej zniknięcie. Tak jakby nie miał potrzeby, aby do niej dzwonić czy wysyłać e-maile, ponieważ dobrze wiedział, że Ann Marie już nie oddzwoni i nie odpisze. Przesłuchano kobietę, która zajmowała mieszkanie pod Ann Marie. I ta zapamiętała, że 27 czerwca w czwartek, gdzieś około godziny 22, usłyszała kroki w jej mieszkaniu. Lecz. Nie dwóch osób, a jednej. A Tom Capano zeznał, przecież, że na górę weszli oboje. Trzeba też zauważyć, że mieszkanie Ann-Marie wyglądało tak, jak Tom je opisał. Powiedział, że zostawił jedzenie na stole w kuchni i tam rzeczywiście zostało znalezione, że sprawdził, czy klimatyzator działa, a ten został znaleziony włączony. Tak jakby, jeżeli przyjmiemy jego wersję, ann zniknęła krótko po jego wyjściu, także nawet nie zdążyła to spakować jedzenia. W mieszkaniu nie było jednak oznak walki. Podczas testów nie znaleziono też żadnych śladów krwi ani niczego w tym rodzaju. Policjanci byli przekonani, że jeżeli Ann-Marie coś się stało, nie doszło do tego w jej mieszkaniu. Ktoś jednak musiał tam być o 23:52, bo wtedy po raz ostatni użyto jej telefonu. Ktoś wykręcił gwiazdka 69. Aby sprawdzić, kto dzwonił do Ann Marie po raz ostatni. Okazało się, że był to jej chłopak, Mike, który przez większość tamtej nocy był w pubie z kilkoma znajomymi i zadzwonił kilka razy do Ann Marie, aby dać jej znać, gdzie są i jeżeli ma czas i ochotę, żeby do nich dołączyła. Ostatniego dnia lipca w domu wynajmowanym przez Toma Capano wykonano nakaz przeszukania. Dom był nieskazitelnie wręcz czysty. W salonie znajdowały się nowy dywan i kanapa, jak już wiemy. Dlatego też na tym pokoju skupiono uwagę najbardziej. Na listwie przy podłodze zauważono małe, prawie że niewidoczne gołym okiem, plamki. Wykonano test, i ten potwierdził, że była to zaschnięta krew. W bardzo malutkiej ilości, ale krew. A następnego dnia okoliczne gazety. Wydrukowały fragmenty pamiętnika Anne Marie, Jakimś sposobem gazety weszły w jego posiadanie. Cała historia romansu anne Marie z Tomem, jej początkowe zachwyty, późniejsze rozczarowanie i unikanie go. Była teraz dostępna dla wszystkich do przeczytania. Ten rozgłos może był konieczny, bo zaraz potem na policję zgłosił się kolejny świadek, Shaw Taylor który pracował w firmie budowlanej rodziny Capano i który miał coś ciekawego do opowiedzenia. Bo 1 lipca, jak zesnał, nagle z góry nadeszło polecenie, aby na placu ich budowy zamówić dodatkową wywózkę śmieci dużego gabarytu i opróżnić kontenery na śmieci na budowie. Oczywiście to miejsce produkowało dużo śmieci, ponieważ prowadzili tam rozbiórkę jakiegoś budynku, aby zbudować inne. Ale tym razem kontenery były prawie że w połowie puste. Zdziwiony zapytał o to: Louis'ego Capano, bratanka Toma, który tam pracował. Ten, również zdziwiony i nie rozumiejąc tych dziwnych instrukcji, zadzwonił do swojego ojca, Louis'ego Capano. Ten zadzwonił do swojego ojca, brata Toma, który tę firmę prowadził. Otrzymał ostrą odpowiedź. Ma nie pytać co, jak i dlaczego, tylko wykonać polecenie. Zaintrygowani więc mężczyźni zajrzeli do śmietnika. Cóż takiego tam wyrzucono, że nagle chcieli się tego tak szybko pozbyć? Ale nie zobaczyli tam niczego nadzwyczajnego jedynie śmieci. Najdłuższe śmieci z budowy, pozwalane meble była tam chyba mała sofa i tyle. Słuchając więc instrukcji, wezwali śmieciarkę. Ta informacja jednak postawiła policjantów na równe nogi. Może to w ten sposób pozbył się mebli z salonu. Ale czy możliwe było też, że gdzieś tam w tych śmieciach ukryte było ciało Anne Marie? To dało początek zorganizowanym poszukiwaniom na wysypisku śmieci, które trwały dosyć długo, ale ostatecznie niczego konkretnego nie znaleziono. Trochę później badania potwierdziły, że ślady znalezione na listwie w salonie Toma Capano to była... Istotnie ludzka krew. Ale to jeszcze niczego nie oznaczało. Po pierwsze było to tylko kilka kropli. Nie był to zdecydowanie dowód na to, że ktoś na przykład wykrwawił się tam na śmierć. Równie dobrze kiedyś jakiś budowlaniec, zakładając te listwy, mógł się skaleczyć i stąd ta krew. Niestety na początku policjanci nie mogli nawet zdobyć próbki DNA Anne Marie, aby móc ją porównać. Jej rodzice nie żyli. Próbka od rodzeństwa nie byłaby wystarczająca. A jej schludność i skłonność do sprzątania utrudniła im znalezienie chociaż jednego włosa w jej mieszkaniu. Potrzebowali włosa z cebulką, bo tylko tak udałoby się pobrać DNA. A nie znaleziono żadnego ani na szczotce do włosów, ani w prysznicu, ani nawet gdy odkręcono kolanko od rury w umywalce. A nasze włosy zbierają się tam prawie zawsze. Ann-Marie potrafiła posprzątać w łazience tak, jakby nikt z niej nigdy nie korzystał. W końcu jednak udało się. Odkryto, że niedługo przed swoim zaginięciem Ann-Marie oddawała krew. I mimo że w momencie, gdy to odkryto, jej krew była już w drodze do Szwajcarii, bo została tam sprzedana, gdzie była potrzebna, zdołali ją odzyskać. Zajęło to trochę czasu i nie mało problemów, ale już nie zagubiając się w te, w końcu zdobyto DNA Ann-Marie. I ustalono, że krew z salonu Toma Capano najpewniej od niej pochodzi. Prawdopodobieństwo, że była to czyjaś inna krew wynosiło 1 do 11 tysięcy. Ale krwi tej było oczywiście tak mało, że nie mogło to posłużyć za dowód na to, że Anne Marie nie żyje. Wszystko więc to były dowody dosyć poszlakowe. Zdarzało się oczywiście, że dochodziło do skazania za morderstwo w momencie, gdy nie znaleziono nawet ciała ofiary. Ale biorąc pod uwagę, że tam kapano aresztowany i oskarżony, pewnie od razu otoczyłby się najlepszymi obrońcami i że znał w Wilmington prawie wszystkich, potrzebowali czegoś więcej. To wtedy też natrafili na kolejną rzecz, może nie bezpośrednio związaną z Anne Marie, ale coś, co może poświadczyć o tym, jak Tom kapan traktował kobiety, które chciały z nim zerwać. Debbie i Anne-Marie to nie były jedyne kobiety, z którymi Tom spotykał się za plecami swojej żony, bo później odnajdzie się też pewna kobieta, która poznała Toma pod koniec lat 70. Linda Marandola. Poznali się w sposób dziwnie podobny do tego, jak poznali się z Anne-Marie, Linda była sekretarką jego znajomego i tam od czasu do czasu tam wpadał w jakiejś sprawie. Raz przyszedł, aby zaprosić przyjaciela na lunch. Dowiedziawszy się jednak, że ten już wyszedł, wziął na lunch Lindę, po czym zaczął zapraszać ją coraz częściej. Próbował też zaprosić ją na randki, zaimponować jej, lecz Linda nie była zainteresowana. Zbywała go za każdym razem. Była zaręczona i zakochana. Pewnego razu jednak, jak opowie, była z przyjaciółkami na mieście, bo jedna z nich miała wieczór panieński i świętowały. Późno w nocy Linda, już mocno pijana, nagle wpadła na Toma, który był późno w nocy sam w barze. Później pojawiło się podejrzenie, czy przypadkiem jej nie śledził, lub nie wiedział, że Linda tam będzie. Tom zdołał tamtej nocy nakłonić pijaną Lindę na seks w jego samochodzie. Następnego dnia Linda miała wyrzuty sumienia. Uważała, że był to wielki błąd. Powiedziała mu to, że żałuje, i oświadczyła, że nie chce go nigdy więcej widzieć. Przykre musi być życie mężczyzny, który, aby przespać się z kobietą, która mu się podoba, musi wykorzystać okazję, gdy ta jest pijana. Linda unikała Toma przez kolejne dwa lata, aż tu nagle dwa lata później. Tym razem to ona świętowała swój wieczór panieński. I noc przed tym, gdy miała wyjść za mąż, wylądowała z przyjaciółkami w tym samym barze, co dwa lata wcześniej. I znów wpadła na Toma. Samego. Déjà vu. Piana tym razem znowu udała się nakłonić na to, aby spędzić dom w jego domu. Jego żona była akurat poza miastem. Wiem, że mowa o latach 70. i wtedy pewnie patrzono na to inaczej, ale cieszę się, że teraz pewnie postępowanie Toma, to znaczy wykorzystywanie kobiety, pijanej kobiety, która na trzeźwo nie chciała z nim spać, teraz nazwano by to gwałtem. Ale wtedy nikt tak o tym nie myślał. I Linda miała wyrzuty sumienia. Zwłaszcza, że następnego dnia stanęła na ślubnym kobiercu i ku swojemu przerażeniu zobaczyła, że wśród zgromadzonych w kościele stoi. Niezaproszony Tom Capano, który później też prosił się na ich wesele. Linda była przerażona, ale Tom zgrywał rolę przyjaciela rodziny, uratowanego ich małżeństwem. Gdy tańczył z Lindą, wyszeptał jej na ucho, że ją kocha. Linda kazała mu się zamknąć i trzymać z daleka, ale Tom będzie później próbował pisać do niej listy, dzwonić, ona będzie wszystko ignorować. Gdy w 1980 roku na świat przyszło pierwsze dziecko Toma i Kay, Tom wysłał Lindzie list, w którym napisał, że chciałby, aby to Linda urodziła jego dziecko, nie Kay. Kobieta była przerażona, miała wrażenie, że Tom ma na jej punkcie obsesję i że chyba ma zaburzenia psychiczne. Wręczona poczuciem winy, że zdradziła swojego męża w noc przed ich ślubem, nie mogła się nikomu z tego zwierzyć. Okrywała to najlepiej jak mogła. Zaczęła też otrzymywać głuche telefony, czasem i po 15 dziennie. Tom pisał jej w listach lub dzwonił powiedzieć jej, że wie gdzie była i co robiła poprzedniego dnia, jakby ją obserwował. Zaczęły się też pogróżki, jeżeli Linda nie zacznie się z nim spotykać, jeżeli nie zrobi tego co jej każe, przydarzy jej się coś złego. Czy ona nie wie, że on jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w mieście? pytał ją. I nie były to tylko puste groźby, bo on serio poprosił kogoś o odstąpienie Lindzie Krzywdy. Tylko, że wybrał niewłaściwą osobę. Wezwał do siebie jednego ze swoich byłych klientów. Bo pamiętajcie, to były czasy, gdy Tom był adwokatem. Ten mężczyzna, Joe Riley mu było, miał na swoim koncie wiele wyroków i Tom wiedział, że będzie właściwą osobą do wykonania tego zadania. Tylko, że nie był. Ale powiedział mu tak. Jest pewna kobieta, z którą mam problem. Chcę, abyś zrobił jej krzywdę. Połami jej nogi czy coś w tym stylu. Nazywa się Linda Marandola. Tylko, że w rzeczywistości wybrał niewłaściwą osobę. Bo jedną z rzeczy, których o Joe'em Riley nie wiedział, było to, że Joe był informatorem policyjnym. Tak się złożyło. I usłyszawszy to zlecenie od Toma, popędził od razu zgłosić to, Znanemu mu emerytowanemu agentowi FBI. Zdecydowano, że Joe wróci do Toma, tym razem z podsłuchem, i nagra ich rozmowę na ten temat. I nagrał, Tom powiedział na nagraniu to samo co wcześniej. Chcesz, żebym ją zabił? Zapytał Joe. Nie padła odpowiedź. Nie mógłbym z tym żyć. Chcę, abyś ją dotkliwie pobił lub potrącił samochodem. Później na jego żądanie Joe wykonał też kilka telefonów z pogduszkami i szantażem do Lindy, mówiąc, że Linda ma wyjechać z miasta, bo inaczej jej mąż dowie się o jej romansie z Tomem Kapano. Linda zawsze odpowiadała, że nie wie o czym ten mówi i rzucała słuchawką. W końcu wyjechała jednak, z zupełnie innego powodu, bo znalazła lepszą pracę i przeniosła się do innego miasta. Ale co z tym agentem FBI i z nagraniami wskazującymi wyraźnie na to, że Tom chciał zlecić komuś pobicie lub podtoczenie samochodem Lindy. Te nagrania zachowano i później okazało się być świadectwem jego charakteru i sposobu działania, ale wtedy nic z nimi nie zostało. Może gdyby Tom powiedział na nagraniu, gdyby chciał zlecić komuś zabicie Lindy, może wtedy wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale za te plany i za pogróżki Tom mimo wszystko powinien był stracić licencję adwokata. Dopuścił się przecież przestępstwa. Ale tak się nie stało. Wtedy niewielka grupa, która wiedziała o tej sprawie, zdecydowała, że Tom wypowiedział to wszystko w złości, i że była to jedynie sprawa cytuję, konfliktu pomiędzy zakochanym mężczyzną i kobietą. I ręka rękę myje, wszystko rozeszło się po kościach, i Tom Kapano ledwie dostał za to po łapach. Potem przestał jednak dręczyć Lindę. I dokładnie gdy ta cała sprawa z Lindą zmierzała do końca, Tom nagle oświadczył Debbie McIntyre, że ją kocha. Tak jakby, nie mogąc uzyskać zainteresowania jednej kobiety, zwrócił się natychmiast do innej. Siedem lat później jednak drogi Lindy i Toma znów się zeszły. Gdy ten zadzwonił do jej pracy w sprawach służbowych i odkrył, że Linda teraz tam pracuje. Zaczęli to i Tom zdawał się być miło zaskoczony, że na nią trafił. Zachowywał się, jakby byli starymi przyjaciółmi. Tak to potem skomentowała Linda. Przez cały czas Linda nie wiedziała o tym, że Tom próbował wynająć kogoś, kto, jak cytuję, miał jej połamać nogi. Nie wiedziała też, że to Tom stał za telefonami od szantażysty. Całą prawdę znała tylko mała grupka agentów FBI i policjantów, którzy trzymali to w tajemnicy. I po latach 87 roku, gdy znów na siebie natrafili, Tom zaproponował Lindzie randkę. I ta tym razem się zgodziła. Rozwiedła się kilka lat temu i teraz była wolna. Zaczęli się więc spotykać, pojechali razem na wycieczkę. Tom na pierwszym spotkaniu dał jej w prezencie. Złoty zegarek. Wszystko posypało się jednak, gdy nagle zaczął wypytywać o wszystko to, co Linda robiła w ostatnich latach. Pytał, czy spotykała się z innymi mężczyznami, i gdy to odpowiedziała twierdząco, w końcu była singielką, rozwiadła się, więc chodziła na randki, wpadł w niespodziewanie w szał i zaczął ją wyzywać od ladacznic. Znów mocne słowa na kogoś, kto miał w tym czasie żonę, kochankę i próbował mieć jeszcze jedną kochankę. Po tym incydencie Linda zerwała kontakt z Tomem na dobre. Historia ta wyjdzie na światło dzienne dopiero wiele lat później. A wracając do lat dziewięćdziesiątych, to po zaginięciu Annemarie na policję zgłosiła się jeszcze jedna kobieta, która w roku dziewięćdziesiątym spotykała się z Tomem. W tym samym czasie, gdy Tom wmawiał Anne-Marie, że zostawi dla niej żonę, że ją kocha i chce się z nią związać, spotykał się z jeszcze jedną młodą kobietą, która chce pozostać anonimowa. Jej też, tak samo jak Anne-Marie, proponował, że wynajmie dla niej mieszkanie, że załatwi jej dobrą pracę u swojego brata. Ta kobieta była samotną matką, wtedy ledwie łączącą koniec z końcem, i nie miała złudzeń, że jest to oferta, transakcja. Mieszkanie i praca za bycie kochanką Toma. Ponieważ miała dziecko do utrzymania, przez jakiś czas tę ofertę rozważała. Potem jednak odmówiła i zdecydowała się zadawać z nim kontakt. Zauważyła od razu, że Tom jest kontrolujący i nieprzewidywalny. Potem od czasu do czasu dzwonił do niej, wypytując, jak się miewa i traktując, jakby dalej byli w związku, jakby byli najlepszymi przyjaciółmi. Dziwnie się z tym czuła. Nikt nie wie ile takich kobiet było na przestrzeni lat. Ilu kobietom Tom poczynił takie propozycje i ile z nich próbował w ten sposób usiedlić, że tak powiem. Żeby ta historia posunęła się do przodu, muszę przedstawić wam jeszcze jedną postać. Jerry'ego Capano, młodszego brata Toma. Jeżeli założymy, że każda rodzina ma swoją czarną owcę, to w tej rodzinie, przynajmniej do czasu, zdecydowanie był to Jerry. Wieści niesie, że już w ósmej klasie po raz pierwszy spróbował marihuany, a później, wyrastając w latach 70., zatracił się w wielu innych narkotykach. Jego rodzina, wykorzystując swoje znajomości, zdołała przecisnąć go przez różne szkoły, po czym znaleźli mu pracę w rodzinnej firmie. Ale Jerry, zmagając się z różnymi problemami, których podłoża chyba nie znamy, w młodości nie był nigdy niczym zainteresowany. Tomaskopano był tym, który najczęściej wyciągał go z kłopotów. Bo to Tom zdawał się być tym najbardziej odpowiedzialnym, ogarniętym synem w rodzinie. Dla przykładu, może taki trochę poboczny wątek, ale też jakże oburzający. W roku 1991 inny z jego braci, Joey, który miał żonę i dzieci, został aresztowany za uprowadzenie i gwałt. Okazało się, że od kilku lat miał romans z młodą kobietą. Nie wiem o niej za wiele, ale zaczęli się spotykać, gdy ta była chyba jeszcze nastolatką. Po kilku latach jednak dziewczyna zerwała z nim, mówiąc, że był to błąd. Joey nie mógł się z tym pogodzić. I jak pisze Ann Rule w swojej książce, Joey wpadł we wręcz... Niebezpieczną obsesję na punkcie tej kobiety. Swoją drogą brzmi znajomo. W końcu w noc Halloween 91 roku włamał się do jej domu i na oczach jej siostry uprowadził ją, po czym zabrał ją do swojego domu, gdzie zmusił ją do seksu. Kobieta ostatecznie uciekła i zgłosiła się od razu na policję, oskarżając go o porwanie i gwałt. Zarzuty były poważne, a na ich potwierdzenie były dowody i świadek. Siostrę prowadzonej dziewczyny. To Tom Capano był właśnie tym, który załagodził sytuację. Uchronił Joya przed więzieniem, nakłaniając ofiarę do pójścia na ugodę. Przypuszczam, że za duże odszkodowanie zgodziła się wycofać zeznania. Także Joeyowi się upiekło. To, co mnie też w tej historii zaszokowało, to to, że żona Joya po wszystkim wybaczyła mu to, co zrobił i zeszli się ponownie. A cała sprawa została zamieciona pod dywan. Ale wracając do tego pierwszego brata, do Jerry'ego, bo jak on ma się teraz do tej historii. Tomka pana zapytany o swoje alibi na te dni po zniknięciu Anne-Marie, zaznał, że w piątek 28 spędził dzień częściowo ze swoim bratem Jerem. Policjanci więc zaczęli mu się przyglądać. Jerry miał w przeszłości kilka problemów z prawem. I na pewno wiele zawdzięczał starszemu bratu, tak jak wszyscy. Więc jeżeli to tym razem Tom był tym, który potrzebował pomocy, Jerry na pewno miał u niego duży dług wdzięczności. Policjanci odkryli też, że Jerry posiadał łódkę, którą cumował w Stone Harbor w New Jersey. To też ich zainteresowało. Odkryli, że Jerry miał kilku, nazwijmy ich, Podejrzanych znajomych, i w domu jednego z nich, podejrzanego o handel narkotykami, wykonano nakaz przeszukania. Znaleziono w nim broń, której ten nie powinien był mieć, ponieważ zakazywały mu tego jego poprzednie wyroki. Po numerach seryjnych odkryto, że broń tą legalnie zakupił pod swoim nazwiskiem właśnie Jerry Capano i przekazał lub sprzedał ją swojemu przyjacielowi, co oczywiście było złamaniem prawa. Jeremu groziłoby za to do trzech lat więzienia. Następnie i jego dom przeszukano. Jego adwokat temu wszystkiemu oponował, mówiąc, że wszystkie te działania mają na celu zastraszenie Jerego w nadziei, że ten powie coś na temat tego, co on i Tom robili dzień po zniknięciu Anne Marie. Wszystkie te działania trwały dużo czasu i rodzina Feihi zaczynała powoli tracić nadzieję na to, że coś się zmieni. W końcu 8 listopada 97 roku, a więc ponad rok po zniknięciu Anne-Marie, unikając dziennikarzy, Jerry Capano zgłosił się na policję. Przy pomocy swojego adwokata wynegocjował ugodę, która obiecywała mu, że nie pójdzie do więzienia, jeżeli opowie o wszystkim, co wie na temat związku Toma ze zniknięciem Anne-Marie Była to oczywiście taka średnia praktyka. Bo jeżeli jeżeli groziło mu więzienie, mógł powiedzieć wszystko to, co akurat chcieli usłyszeć, aby tylko się uratować. Więc jest to czasem przepis na uzyskanie fałszywych zeznań. A gdyby jego zeznanie musiało być użyte przeciwko Tomowi w sądzie, to też mogłoby nie mieć tak dużej wartości. Policjanci mieli jednak nadzieję, że Jerry zdradzi im może. co dokładnie się stało, co zrobili z ciałem Anne-Marie. I tym sposobem uda się je odnaleźć, lub uda się odnaleźć narzędzie zbrodni, lub jakieś inne dowody. I tych już będzie można użyć w sądzie. I co to im powiedział? Między innymi to, że w lutym 1996 roku Tom poprosił go o pożyczenie mu 8000 dolarów w gotówce. Poskarżył się, że pewna kobieta i mężczyzna go szantażują. Poprosił też o pożyczenie mu broni. Boi się że ta para jest niebezpieczna. Mieli też grozić jego dzieciom. Jerry więc pożyczył mu strzelbę. Po jakimś czasie Tom mu ją oddał. Nigdy z niej nie wystrzelono. Następnie Jerry przeszedł do wydarzeń z 28 czerwca. Powiedział, że około 6 rano obudził się i odkrył, że przed jego domem stoi zaparkowany Jeep Toma z nim samym w środku. Tom czekał na niego i zapytał, czy mogą dziś pojechać do portu i skorzystać z jego łodzi. Nie podzielił się żadnymi szczegółami, ale gdy Jerry zapytał, czy zabił któregoś ze swoich szantażystów, pokiwał tylko lekko głową. Nakazał Jeromu pojechać z nim do jego domu. Tam Jerry w garażu zobaczył dwie rzeczy. Zwinięty dywan i średniej wielkości lodówkę. Taką, jaką wędkarze zabierają czasem ze sobą na ryby. Była jednak obwiązana łańcuchem z piętym kłódką. Pojechali do Stone Harbor i załadowali lodówkę na łódź. Nie było w tym niczego nadzwyczajnego. Od dwóch mężczyzn płynie na ryby. Wypłynęli na Ocean Atlantycki, około 100 kilometrów od brzegu i tamtą zrzucił lodówkę do wody. Ta jednak nie zatonęła. Zamiast tego unosiła się. Tom złapał za strzelbę i strzelił do niej kilka razy. Lodówka dalej nie chciała zatonąć. Nakazał Jerrymu podpłynąć do niej, aby mógł ją złapać. Jerry wykonał polecenie, po czym odwrócił się. Nie chciał patrzeć. Domyślał się, co znajduje się w środku. Mógł jednak usłyszeć, co się dzieje. Usłyszał brzęczenie łańcucha, po czym Tom przesunął dwie kotwice, które tam mieli, i jak czerwony się domyślił, przymocował je do ciała, tak aby to zatonęło. W którymś momencie też czerwy usłyszał, jak Tom wymiotuje do wody. Gdy w końcu odwrócił się, zdążył zobaczyć ludzkie nogi, znikające coraz głębiej w oceanie. Następnie Tom rozmontował lodówkę, jak tylko mógł, i podziurawioną zostawił na środku oceanu. Mając nadzieję, że w końcu zatonie. Wrócili do Wilmington. Tom zabrał Jerego do siebie i poprosił teraz o pomoc w pozbyciu się sofy. Na jej oparciu, na wysokości ramienia, jeżeli ktoś by tam usiadł, znajdowała się duża ciemna plama. Jerry, domyślając się, co to jest, polecił mu wyciąć ten fragment, zanim wyrzuci całą sofę. Po czym zabrali ją i wyrzucili do przemysłowego kontenera na placu budowy. Tego samego, który następnego dnia zostanie na żądanie innego brata, Lu, obróżniony. Jerry powiedział też, że nie wie, co stało się z wyciętym kawałkiem z sofy ani z dywanem. A ponieważ ten też był zwinięty, to nie widział dokładnie, w jakim był stanie. Mógł się jedynie domyślać, że i na nim były ciemne plamy. Kilka rzeczy więc w jego historii się zgadzało. Śmietnik, dywan, sofa i jeszcze jedna rzecz. Policjanci przypomnieli sobie jeszcze jedną rzecz. Na wyciągach z konta bankowego Toma widniała transakcja wykonana już 20 kwietnia, dwa miesiące przed zniknięciem Anne Marie. Wtedy Tom w sklepie sportowym kupił przenośną lodówkę dla wędkarzy. Na początku nie miało to dużego znaczenia, ale teraz wszystko się zmieniło. Ale czy to miało znaczyć, że śmierć Anne Marie. Nie była wypadkiem czy zabójstwem w efekcie, a Tom planował zabicie byłej kochanki już od miesięcy, jeżeli reszta historii Dure Capano była prawdą, miejsce spoczynku Anne Marie było gdzieś na Oceanie Atlantyckim, gdzie zapewne też przepadła na dobre. Następnie na przesłuchanie wezwano Lu Capano, kolejnego brata toma, i Lu, podobnie jak Jerry, Podpisał ugodę, że nie pójdzie do więzienia za możliwą pomoc Tomowi w ukryciu ciała, jeżeli tylko powiedzowie, co wie. Bo to Lu zlecił obtużnienie śmietnika na budowie, Tom więc musiał mu coś powiedzieć, musiał go jakoś do tego przekonać. I Luz znał coś takiego. Tom zadzwonił do niego, mówiąc, że miał romans z pewną kobietą, która okazała się być chora psychicznie. Miała anoreksję, bulimię i jeszcze kilka innych problemów. I była u niego w domu 27 czerwca. I w czasie, gdy on poszedł do łazienki, Anne-Marie podcięła sobie nadgarstki. Ale tak, że nie zagrażało to jej życiu. Jednak trochę krwi wylądowało na Sofie. Tom nie chciał, aby czy ktokolwiek inny wiedział o tym incydencie. Pozbył się Sofy i poprosił, aby Lu czym prędzej opróżnił śmietnik. W tamtym momencie Lou wierzył zupełnie Tomowi na słowo. Że Anne-Marie miała poważne zaburzenia psychiczne i że to z tego powodu zniknęła. Ale jak widzimy, zdaje się, że Tom każdemu opowiedział trochę inną historię, trochę inną wersję co do tego, co zaszło. A to jeszcze nie koniec. I po otrzymaniu tych zeznań, policja zaczęła obserwować Toma 24 godziny na dobę. Wierzyli, że bracia powiedzą Tomowi o swoich zeznaniach i ten w panice zrobi coś głupiego. 12 listopada nadeszła wiadomość. Obserwujący Toma policjanci zgłosili, że ten jest w domu swojego brata, Joe'a, i razem ładują walizki do Jeepa Toma, po czym odjechali. Policjanci ruszyli ze samochodem i zatrzymali go po tym, gdy ten wjechał na autostradę w kierunku Filadelfii. To tam też znajdowało się najbliższe międzynarodowe lotnisko. Tom najwyraźniej próbował uciec, tak sądzili. Ale wszystko wyszło dosyć zabawnie w zasadzie, bo w samochodzie poza Tomem znajdował się jego brat Joey i jego żona Joanne. Wszystkie walizki w samochodzie okazały się należeć do nich. Jechali na wakacje a tom tylko odwoził ich na lotnisko. Ale słowo się rzekło. Tom Kapano został aresztowany pod zarzutem morderstwa Anne-Marie. Z tego aresztowania też wyszło coś dobrego, bo dzień po tym, gdy Kapano został zatrzymany, a prasa zaczęła rozpisywać się o tym, jak i o zeznaniu Jarego, które teraz udostępniono, na policję zadzwonił mężczyzna. Przeczytał w gazecie o lodówce porzuconej na oceanie. Tak się złożyło, że on ponad rok wcześniej, będąc na rybach, wyłowił lodówkę. Policjanci byli na początku sceptyczni, jakie było prawdopodobieństwo, że ktoś znalazł tę lodówkę, porzuconą tak daleko od brzegu, na oceanie. Ale gdy dzwoniący powiedział, że wciąż ma tę lodówkę i że tam ma z boku ślady po kulach, jakby ktoś do niej strzelał, zostali postawieni na równe nogi. Mężczyzna zeznał też, że gdy ją znalazł, lodówka miała dużą plamę w środku. Ale nie było to akurat dziwne, bo założył, że ktoś przechowywał w niej wcześniej złowione ryby, bo do tego te lodówki się właśnie wykorzystuje. I te właśnie zostawiają taki ślad. Naprawił ją, wyczyścił porządnie, dodał nowe drzwiczki i wciąż używał jej za każdym razem, gdy płynął na ryby. Teraz policja mu ją zabrała. Po kodach i numerach produkcji, które znajdowały się na lodówce, zdołali dotrzeć do sklepu, w którym została sprzedana. Był to sklep Sports Authority w Wilmington. To właśnie w tym sklepie 20 kwietnia 96 roku Tom kapanu zakupił lodówkę. Poza tym odpowiadała ona dokładnie opisowi lodówki podanemu przez Jerego. Wszystko więc, co ten mężczyzna im powiedział, okazywało się być prawdą. Nie potrafili jednak wyjaśnić, dlaczego Tom pożyczył wtedy od Jerego prawie 8 tysięcy dolarów. Sam miał wtedy na koncie ponad 150 tysięcy. Zwłaszcza, że dzień później już oddał Jeremu te pieniądze. Jedyne wyjaśnienie, jakie potrafili znaleźć, było takie, że Tom wcale tych pieniędzy nie potrzebował. Zrobił to tylko po to, aby jego historia o szantażystach była bardziej wiarygodna. Zaczęto też sprawdzać wszystkich ludzi wokół Toma Capano. Policjantów interesowało, czy ktoś z nich może w ostatnim czasie zakupił broń. Wiedzieli, że Tom takiego zakupu nie dokonał, przynajmniej nielegalnie, a broń pożyczona od Jurego oddał mu i nigdy z niej nie strzelał. I w końcu trafili. Wiosną 1996 roku, pomiędzy Debbie McIntyre a Tomem Capano, zdarzyło się coś jeszcze, o czym Debbie na początku nie powiedziała policji, bo, przynajmniej według jej zeznania, nie połączyła tego zupełnie z Ann-Marie Faye. Bo wiosną na kilka miesięcy przed zniknięciem Marii, Tom poprosił Debbie, aby kupiła dla niego broń. Wyjaśnił, że jej potrzebuje, ponieważ ktoś mu grozi i próbuje wyłudzić od niego pieniądze. Tom chciał tą bronią tej osobie pogrosić, ale zapewnił, że nie zamierza jej używać, i że po wszystkim Odda ją Debbie. Próbował ją też przekonać, że Debbie tak powinna trzymać w domu broń dla obrony własnej. Debbie próbowała kupić ją raz, ale wtedy zawaliła, bo kupując ją, wspomniała sprzedawcy, że kupuje ją dla przyjaciela. Ten powiedział jej, że to jest niezgodne z prawem. Jeżeli kupuje broń na swoje dokumenty, to tylko ona może ją mieć, tylko ona może jej używać. Więc do zakupu wtedy nie doszło. Dopiero 13 maja, gdy byli w Waszyngtonie, Debbie poszła do innego sklepu i kupiła dla niego broń, tę. Przekazała mu ją i podobno był jej niezwykle wdzięczny, po czym nigdy więcej jej nie zobaczyła. To była wersja Debbie. Tom powiedział, że nigdy żadnej broni od niej nie wziął. A Debbie też przesłuchiwana po raz pierwszy na ten temat, też powiedziała coś innego, dopiero później. I zmieniła tę historię, mówiąc, że pierwsza wersja była kłamstwem, bo wtedy powiedziała, że kupiła ją dla siebie, dla obrony własnej, lecz gdzieś w czerwcu pozbyła się jej. Uznała, że to nierozsądne trzymać broń w domu, gdzie są dzieci. Zarzekała się, że nigdy jej nikomu nie pożyczała. Co najgorsze są dowody na to, że ta broń istniała, ponieważ są dowody na to, że Debbie ją w maju zakupiła, natomiast broń przepadła bez śladu. Do dziś nie została odnaleziona. A Tom Capano zatrzymany zatrudnił trzech obrońców i utrzymywał, że jest niewinny. Siedział w areszcie i miał nadzieję, że sąd za niedługo ustali, że ten może wyjść na wolność za kaucją i oczekiwać na proces na wolności. Gdy sąd miał rozpatrywać tę prośbę, jedną ze znających miała być Debbie McIntyre, którą Tom poprosił wcześniej o zapewnienie mu alibi. I o poświadczenie, że jest godny zaufania. Był tak pewien, że Debbie wykona jego prośbę i że sąd będzie mu przychylny, że tamtego dnia od rana miał już spakowane wszystkie rzeczy i czekał. Był gotowy wyjść w każdym momencie, ale nie wyszedł, bo Debbie nie pojawiła się w sądzie. Jak później wyjaśniła, rozmowy z policjantami o tej broni, wszystkie kłamstwa Toma, wszystkie podejrzenia tego było teraz za dużo. Zaczęła wątpić we wszystko, co jej powiedział. Wcześniej mu wierzyła. Teraz jednak zaczęło do niej docierać, że mogła zostać wykorzystana. Zatrudniła nowego adwokata, ponieważ ten poprzedni był z polecenia Toma. Postanowiła trzymać się od niego z daleka, dopóki nie przemyśli sobie wszystkiego dobrze. Tom był wściekły, ale zaczął wysyłać jej z więzienia błagające, pełne miłości listy. Debbie nie odpisywała. Po raz pierwszy to ona miała kontrolę, a nie on. Tom nie miał zamiaru jej tego popuścić. Podczas pobytu w areszcie zaprzyjaźnił się z mężczyzną siedzącym w celi obok. Starym wyjadaczem, który spędził w więzieniach większość życia. Tom zaoferował mu zapłatę. Jeżeli znajdzie na wolności kogoś, kto włamie się do domu Debbie pod jej nieobecność, okradnie go i zdemoluje. Tak, aby w ten sposób wysłało jej to wiadomość. Aby ją wystraszyło. Zapisał dokładnie wszystkie instrukcje i narysował nawet dokładny plany jej domu, podając kody do systemu alarmowego i wszystkie potrzebne szczegóły. Powiedział, że pomiędzy 21 a 28 marca debi wyjeżdża z dziećmi na wakacje. Wtedy był najlepszy czas, aby się włamać. Jego nowy przyjaciel z celi obok zebrał te wszystkie notatki, rysunki, instrukcje. Ale zamiast wysłać je do rzekomego wspólnika na wolności, przekazał je policjantom. Była to więc kolejna rzecz, jaką na niego mieli. Ale mało tego, gdy do włamania jej domu nie doszło, to on nie rozumiał dlaczego, bo nie poinformowano go wtedy, że policja przejęła te wszystkie notatki. Zaczął więc planować dalej. Tym razem przy pomocy innego więźnia, zaczął planować zabójstwo Debbie. Ale i z tego nic nie wyszło, i policja się o tym dowiedziała. Były to więc jedynie kolejne zarzuty dla Toma, który chyba naoglądał się zbyt wielu filmów i wierzył, że w więzieniu od tak przy jednym skinieniu palca znajdzie kogoś gotowego dla niego zabić. Przypominając fakt, że większość więźniów w więzieniu go nie lubiła i bezwzględnie będę na niego nakaplowała, ponieważ Tom był byłym prokuratorem. A przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie są zbyt ciepło witani w więzieniach. Debbie, gdy się o wszystkim dowiedziała, była przerażona i została jeszcze mocniej utwierdzona w przekonaniu, że nie będzie zesnawać na rzecz Toma. Zaczęła się obracać przeciwko niemu. Gdy w końcu doszło do procesu, wszyscy zastanawiali się, jaka będzie taktyka obrońców Toma. Czy dalej będzie utrzymywał, że wszystkie zebrane dowody to tylko nieszczęśliwe zbiegi okoliczności i że jest niewinny? Jego adwokat wszystkich zaskoczył, bo w mowie wstępnej oświadczył, że Tom Capano nie zamordował Annemarie Fejhi, że w istocie nikt jej nie zamordował, ponieważ ta zmarła w wyniku nieszczęśliwego wypadku w domu Toma. A Tom i jego brat Jerry później jedynie pozbyli się ciała, aby kogoś chronić. Nie powiedział jednak więcej i na początku nie było jasne, o kogo chodzi, do jakiego wypadku doszło. Kogo Tom chronił? Obrońca Toma ujawnił swoje karty, gdy doszło do przesłuchania Debbie McIntyre, bo zapytał ją, czy aby przypadkiem nie wyszła z domu w nocy 27 czerwca, i nie przyszła, uzbrojona w broń, którą wcześniej kupiła, do domu Toma. Mieszkali prawie że po sąsiedzku, więc mogła do niego wpadać o każdej porze. Zapytał, czy aby na pewno nie ukrywa tego, że przyszła tam tamtej nocy i została Toma z inną kobietą, po czym wpadła w szał? Przez słuchaczy siedzących na sali przeszła fala szeptów. Tom próbował wyraźnie wywinąć się, teraz zrzucając winę na Debbie. Ta później powie, że nie spodziewała się tego i była w szoku. Spojrzała na niego, siedzącego w łowie oskarżonych, ale ten patrzył w inną stronę i unikał jej wzroku. Zrozumiała, że ponieważ odmówiła mu pomocy, to jeżeli Tom ma pójść przez to na dno, pociągnie ją za sobą. Po czym sam oskarżony zdecydował się zeznawać. Zdecydowanie niektóre jego zeznania zadziałały na jego niekorzyść. Obrońcy zazwyczaj odradzają swoim klientom zeznawania, ale Tom nalegał. I przypuszczam, że przedyskutował ze swoim adwokatem, co powie. A mimo to wybór niektórych jego zeznań i tego, co powiedział, jest zastanawiający. Bo zapytany jego relację z Anne Marie streścił ją, odmalowywując kobietę jako niestabilną emocjonalnie z zaburzeniami. Zwierzała mi się z wielu rzeczy powiedział I byliśmy blisko. Po czym zaczął opowiadać o wszystkich rzekomych sekretach Ann-Marie, które ta mu wyjawiła i zaczął w zasadzie omawiać całe jej prywatne życie. Opowiadać o jej byłych chłopakach, zasugerował, że była rozwiązła, i dodał, jakby zdradzał coś wstydliwego, że spotykała się nawet z mężczyzną innej rasy. Co powiedział, jakby to miało być szokujące, jakby znowu byli w latach 50., czy coś w tym stylu. I nie zaskadbił tym sobie sympatii ławy przysięgłych. Znowu raczej wypadł na dziwaka. A o ławie przysięgłych mówiąc, to ciekawa rzecz miała miejsce podczas wyboru ławników. Powiecie, zanim proces ruszy, obie strony mogą sobie ławników wybierać na przykład odrzucać tych, którzy ich zdaniem mogą być stronniczy z jakiegoś powodu. I z reguły obrońcy starają się odrzucać ławników, którzy mogą bardziej utożsamiać się z ofiarą niż z oskarżonym. Dlatego też, na przykład, obrońca Toma starał się odrzucać młode kobiety, takie, którym bliżej było doświadczeniami do anne Marii niż do Toma Capano. Ten jednak nalegał, aby je zostawić. Jego obrońca tego nie rozumiał. Mógł wytłumaczyć, że nie miało to sensu i mogło mu jedynie zaszkodzić, ale Tom upierał się, że dużo młodych kobiet wśród ławników zdecydowanie będzie mu przychylna. Adwokat później zrozumiał, o co Tomowi chodziło. On, 50 prawie mężczyzna, sądził, że oczaruje swoją osobą te młode kobiety, które wzdychając do niego staną po jego stronie. Jeżeli to wszystko prawda, to. Tomka Panno jest zdecydowanie jednym z bardziej narcystycznych bohaterów, o jakich kiedykolwiek mówiliśmy, Tom opowiedział też o ich wypadzie do restauracji w Filadelfii 27 czerwca. I opowiedział to inaczej niż ta kelnerka, która ich obsługiwała. Bo według niego Anne Marie była w świetnym humorze i miło spędzili czas. Jedną rzeczą, jaką wprawiła ją w zły humor, było to, że kelnerka przyniosła jej nieco danie, jakie zamówiła. Dlatego może kelnerka odniosła wrażenie, że Ann Marie jest smutna czy przybita. Po powrocie do Wilmington zatrzymali się najpierw przed jej mieszkaniem. Chcieli obejrzeć razem serial, ale mieszkanko Ann Marie w ten upalny dzień nieznośnie się nagrzało. Poszła więc tylko szybko na górę się przebrać i zostawić w lodówce resztki z restauracji. Po czym pojechali do niego? Obejrzeli razem cały odcinek Ostrego dyżuru, który zaczynał się o 22, a kończył około 23. Anne Marie zaczęła przysypiać pod koniec. W którymś momencie zadzwoniła do niego Debbie, ale nie odebrał. Odzwonił kilka minut później, po 23, gdy serial się skończył. Debbie chciała porozmawiać o swojej pracy w szkole, gdzie była dyrektorką, ale ten powiedział jej, że teraz nie ma na to czasu, ponieważ ma gościa. Powiedział, że zadzwoni do niej jutro. Wykazy połączeń potwierdziły, że tamtej nocy rzeczywiście rozmawiali przez telefon. Ale ta opowiedziana teraz historia przez Toma nie pokrywa się z tą, którą na początku opowiedział policjantom. Bo wtedy powiedział, że pojechali najpierw szybko do niego, ponieważ miał dla niej prezent i owoce i warzywa. Po czym pojechali do niej, spędził tam kilka minut, po czym wrócił do domu. A teraz nagle oglądają razem serial w jego domu. Dalej powiedział, że po krótkiej rozmowie telefonicznej z Debbie wrócił do salonu i że on i Anne-Marie rozmawiali, siedząc przed telewizorem. Gdy nagle po jakimś czasie stanęła przed nimi Debbie, miała klucze do jego domu, więc mogła tam sama wejść i mogli jej nie usłyszeć z powodu szumu klimatyzatora i włączonej telewizji. Debbie, widząc ich, wpadła w szał. Nie miała pojęcia, że Tom spotyka się z kimś jeszcze. – Co to ma być? – wykrzyknęła. – I to dlatego nie mogłeś się dziś ze mną spotkać? Annemarie i Debbie nie znały się. Anne Marie zdziwiona, powiedziała, że cała sytuacja jest niedorzeczna i zaczęła się zbierać do wyjścia. Tom wstał i próbował uspokoić krzyczącą Debbie, która nagle wyjęła z małej torebki, którą ze sobą miała, broń. Nie groziła nią jednak ani jemu, ani Ann Marie. Zamiast tego powiedziała kilka rzeczy jasno wskazujących na to, że chce sobie odebrać życie. Zaczęli się siłować. Tom chciał ją jej zabrać, gdy broń nagle wypaliła, ale podkreślił, że Debbie nacisnęła spust przez przypadek niecelowo i pocisk trafił Ann Marie, która opadła martwa na kanapę. Tom, według jego słów, rzucił się udzielić jej pierwszej pomocy i nakazał Debi mu pomóc. Po długich wysiłkach musiał jednak zaakceptować fakt, że Ann Marie nie żyje. Zapytany, dlaczego nie wezwał Pogotowia, to byłoby chyba najbardziej logicznym wyjściem w tej sytuacji, odpowiedział, że stchórzył, że nie chciałaby świat się o tym dowiedział. Później wszystko potoczyło się tak jak przypuszczano. Użył lodówki, którą wcześniej kupił, rzekomo w prezencie dla swojego brata, wędkarza, ale jeszcze mu jej nie podarował. Musiał też pozbyć się sofy i dywanu. Broń, jak wyjaśnił, wyrzucił do oceanu. Wszystko dalej przebiegło tak jak ustaliła to policja. Z tą różnicą, że Ann Marie. Nie zginęła w wyniku zaplanowanego z zimną krwią morderstwa, a wypadku. I że to wszystko co zrobił, zrobił aby chronić Debbie. Ta historia w sporej części zgadzała się z dowodami, może poza jednym. Według niego Ann Marie miło spędzała z nim czas, zgodziła się pojechać z nim na kolację, później do niego obejrzeć z nim serial. Czuła się tak komfortowo, że zaczęła nawet przysypiać. Po serialu nie spieszyła się do wyjścia. Miło sobie rozmawiali, jak przyjaciele. Dziwne byłoby to zachowanie, gdy po wszystkich tych wpisach w pamiętniku, plus po tym, co powiedziała przyjaciółkom o tym, że nie chce widzieć Tomaka Pana, że ją prześladuje, że nie chce go na swoim przyjęciu rodzinowym, że w ogóle go nie chce że się go wstydzi, czy na pewno nagle zgodziłaby się na kolację z nim, a potem jeszcze na długą posiadówkę w jego domu. Ale też ciekawy jest ten wątek z gratniturem, tym drogim gratniturem, który Anne Marie chciała i który został znaleziony, nowo kupiony w jej mieszkaniu. Bo jak zeznała Kathleen, Anne Marie upatrzyła go sobie niedługo przed swoim zniknięciem. I oczywiście... Tom mógł kupić jej prezent, którego Anne Marie nie chciała, ponieważ w przeszłości oddała mu wiele prezentów. I tom po prostu po śmierci, Anne -Marie mógł ten prezent w mieszkaniu zostawić. Aby może udowodnić, że faktycznie ich relacja była teraz w dobrym miejscu i się pogodzili, skoro Anne Marie przyjmowała od niego drogie prezenty. Ale pojawia się pytanie, skąd Tom wiedział, że Anne Marie. Chciała i upatrzyła sobie dokładnie ten jeden garnitur. Musiała mu o tym powiedzieć. Jeżeli chciała z nim zerwać i zdecydowanie nie przyjmować od niego prezentów, to pewnie nie mówiłaby mu o tym, co jej się podoba. Ale możliwe oczywiście, że w jakiś inny sposób się o tym dowiedział. Albo Ann Marie po prostu zwierzyła mu się z tej sprzeczki z siostrą, którą miały w sklepie. A on zrozumiał, że Anne Marie chodzi o to, że chce, aby to on jej ten garnitur kupił. Fakt, że Tom kupił wcześniej przenośną lodówkę i że opowiadał o rzekomych szantażystach, że pożyczył bronić swojego brata oraz możliwie też od Debbie McIntyre, chociaż tutaj oczywiście mamy słowo przeciwko słowu, wszystko to może wskazywać na to, że jednak planował morderstwo. Ale czy faktycznie planowałby zabić Anne-Marie u siebie w domu? Jeżeli założymy, że wszystko zaplanował, a miał przecież wiedzę z zakresu prawa i procedur policyjnych, planowanie zabicia Anne-Marie w swoim domu, na swojej kanapie, nie miało za dużo sensu. Gdyby faktycznie to planował, prędzej zabiłby Anne-Marie poza swoim domem. Możliwe więc, że planował faktycznie zabicie Anne-Marie, stąd ta broń, lodówka może. Ale możliwe, że gdy doszło do jej śmierci, to jednak ta sytuacja nie była zaplanowana. Niektórzy sądzą, że Tom na przykład mógł wściec się, gdy Anna Marie chciała z nim zerwać, lub gdy powiedziała mu coś, czego zdecydowanie nie chciał usłyszeć. I ten zareagował, zabijając ją. Nie pomaga też to, że Tom praktycznie każdemu opowiedział zupełnie inną wersję tego, co się wydarzyło. To zdecydowanie wskazuje na jego winę i na to, że wie coś więcej. Cokolwiek się jednak wydarzyło, ława przesięgłych podjęła decyzję, że winny wszystkiemu jest Tom Capano. 17 stycznia 1999 roku uznano go winnym morderstwa pierwszego stopnia. I początkowo otrzymał najwyższy wymiar kary w tym stanie, czyli wyrok śmierci. Który po apelach został zmieniony na dożywocie. We wrześniu 2011 roku, 61-letni wtedy Tom Capano został znaleziony martwy w swojej celi. Za przyczynę śmierci uznano zawał serca. Ciało ann Marii Fejhi nie zostało nigdy odnalezione. A co stało się w nocy z 27 na 28 czerwca, co stało się na pewno, to wiedział tylko Tom Capano, który prawdopodobnie nigdy nie powiedział całej prawdy i zabrał ją ze sobą do grobu. I to wszystko, co dziś dla Was miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się w następną niedzielę. Trzymajcie się. Pa.